debatę na temat projektu budżetu na rok 2018 witam pana burmistrza, państwa skarbnika, pani skarbnik, wszystkich radnych, pozostałych gości. I żeby nie przedłużać czas, to od razu zaczynamy. Planowane kwoty dochodów na 2018 jest 196 298 195 zł i rozkłada się na poszczególne działy. Pani Teresa, czy pan powie coś? Czy może parę zdań wstępnie? Szanowni Państwo, dostaliście projekt uchwały budżetowej na rok 2018. Tak jak tu przewodniczący zaznaczył, może parę słów tak wstępu. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na rok 2018 wynosi 196 998 195 zł. W tym dochody bieżące 171 285 799 zł, a dochody majątkowe 25 712 396 zł. Wydatki w tym projekcie budżetu są na poziomie 203 miliony. Państwo tego nie szukają, później będzie to sprawdzać. 23 858 zł. W tym wydatki bieżące 165 milionów 918 914 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 37 104 944 zł. I jest jeszcze taka tabelka na końcu, proszę Państwa, którą może się przedstawię. A mianowicie, że różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6 025 663 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4 470 056 zł. I zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 555 607 zł. Ten deficyt jest wpisany w tabelę. Jest tam mowa o przychodach, jest przychod o rozchodach. Planujemy kredyt w wysokości 11 milionów złotych. I proszę Państwa, paragraf 5 mówi o rezerwach, które się tworzy. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 700 tysięcy złotych oraz rezerwy celowe 2 090 000 zł, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe 490 000, rezerwy na nieprzewidziane wydatki z zakresu oświaty 500 000, rezerwy na środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 500 000 i rezerwę na zadania budżetu obywatelskiego 600 000. To wstępnie są tylko te suche dane na temat projektu budżetu. I myślę, że tak jak przez 3 ostatnie lata, żeby pan przewodniczący będzie prowadził od dochodów poszczególnych działań, a państwo będą zadawać pytania. My mamy tutaj przy sobie kierowników wydziałów, no ale również jak co roku również będziemy wydawać. Dziękuję. To przejdziemy do pierwszego działu. Odnośnie przychodów, to jest dział komisji rolnictwa, czy są jakieś pytania? Moje pytanie jest takie, dlaczego w tym dziale na przyszły rok nic nie przewidziano w tym roku? Gmina nie osiąga żadnych dochodów, które można kwalifikować w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo. To, co Państwo widzicie w planie na 30 września 2017, to są dotacje z Urzędu Wojewódzkiego. Na zadania zlecone to te 31 tysięcy to jest wypłata akcyzy dla rolników, a dotacja na, z Urzędu Marszałkowskiego była przeznaczona na remont drogi. W tym roku na etapie projektowania nie mamy żadnych informacji, żeby takie dotacje miały spłynąć do gminy. W trakcie roku budżetowego będziemy składać wniosek o dotacje na remont drogi do pól. I to jest właśnie ta dotacja w wysokości 52 735 zł w tym roku wpisana w budżet. Czy jest jakiś teren do udziału? Jeśli nie ma, to kolejnym działem jest leśnictwo. Jakiś
dotyczące... Też mam takie małe, ale może się śmiesznie pytać, bo ma, przynajmniej ja się nie doczytałem. Na co będzie te 1000 złotych po stronie dochodów majątkowych i 1000 ze sprzedaży? 1000 złotych dochodów z najmu i dzierżawy z pojedynków majątkowych to jest dzierżawa kół łowieckich, terenów leśnych. Natomiast w dochodach majątkowych przewidujemy sprzedaż drewna z lasu gminnego. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania dotyczące tego działu? Jeżeli nie ma, to kolejnym działem jest transport i łączność. Jakieś pytania w związku z tym działem? Ja też. Proszę bardzo. Proszę, ja bym bardzo prosił, ta dotacja z budżetu w kwocie te 92 827, to jest paragraf 63.20 i 66.20, na co przewidujemy, że ta celowa dotacja z budżetu państwa będzie przeznaczona, a później jeszcze, żebym już nie, bo tam jeszcze jest w kwocie 12 milionów na podstawie tej ustawy z 27 kwietnia 2009 roku i te 150 tysięcy z Wojewódzka. Planujemy na to, może ja nie zobaczyłem się, te pieniążki my już z góry wiadomo, na co my je musimy przeznaczyć, czy to jest dotacja? Tak, ja już powiem. 92 400 dotacja z budżetu państwa. W tym roku podejmowaliście państwo uchwałę o przejęciu zadanie projektowania chodników przy drodze krajowej 44. I to jest część, która jest zaplanowana na przyszły rok. Z kolei dotacja z powiatu 827-850 wiąże się z budową ścieżek szlaków rowerowych wzdłuż dróg powiatowych. To jest dotacja z powiatu. To jest część finansowana przez powiat. 150 tysięcy złotych to jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi chodników przy drodze wojewódzkiej w Gołchowicach. 12 464 976 to są środki pochodzące z Unii na realizację zadań związanych z integracją transportu oraz z rozbudową strefy aktywności gospodarczej. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania do tego działu? Jeżeli nie ma, to kolejny dział jest turystyka. Jakieś pytania w związku? Dlaczego tu też nie przewidziano żadnych dochodów? Mówię ciekawe. No bo nie ma dochodów. Nie ma dochodów. No pytam, dlatego pytam, bo w ubiegłym roku coś tam było i dlatego. Tak, było zadanie realizowane, współfinansowane jeszcze z Unii Europejskiej, z tego co wiem. A nie, te 2000 to są kary odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową na szlaku. Tak, czy jeszcze jakieś pytania? Kolejnym działem jest gospodarka mieszkaniowa. Czy było jakieś pytanie? Ma. Proszę. Czego dotyczą te najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie te 300 tysięcy złotych? To mamy lokale, które gmina dzierżawi i części gruntów rolnych, które dzierżawimy. Z tego tytułu mamy dochody. I to jeszcze jakby związane, czy w gminie mamy to w jakiś sposób zinwentaryzowane, czy dużo mamy jeszcze takich gruntów, które byśmy w przyszłości mogli sprzedać, no i zasilać budżety? Panie, czy robi się to znaczy, dzierżawimy grunty, które, na które jest jakby pochód, czyli... Panie Grzegorzu, chodzi sprzedaż. O sprzedaż. Ile gruntów do sprzedaży? Ja myślę, że na następne dwa lata myślimy około 8 milionów, w sumie przez dwa lata około 8 milionów sprzedaży. Znaczy mam jeszcze troszkę tych gruntów i może być do sprzedania. Proszę się na przykład. Zwłaszcza, że my liczymy, że w ciągu przyszłego roku i następnym roku będziemy mieli na tym samym poziomie sprzedaży. Mam uzupełniające pytanie. Co zamierzamy sprzedawać z takiej nieruchomości? Zamierzamy sprzedać przede wszystkim tutaj przy Piłsudskiego grunty, które są przy lesie. Natomiast jeszcze zamierzamy sprzedać trochę mieszkań, bo mieszkań jest mało. Natomiast
Saferko mamy jedną działkę, mamy jeszcze działkę przy ulicy, za Paleo, tam już przy samym pociągu. No i jeżeli nam się uda jeszcze skomunalizować jedną działkę już za sklepem, to też chcielibyśmy ją przeznaczyć na sprzedaż. Czyli jest szansa, że w przyszłości jeszcze będzie można. Tak, oczywiście. My cały czas pracujemy, regulujemy te własność nieruchomości, żeby móc mieć tego dużo. Czy jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Ja chciałem zapytać, jeżeli chodzi o dowody majątkowe, czy Państwo po prostu analizowaliście sytuację w związku z wskaźnikami wieloletniej prognozy finansowej, bo on po prostu zupełnie inaczej wygląda w bieżącym roku, a inaczej wygląda w przyszłym. Natomiast Pan powiada, że będziemy mieć po prostu większe dowody. W WPF-ie jako załącznik do projektu budżetu na przyszły rok ta sytuacja wygląda inaczej. W związku z tym moje pytanie, jak to jest? Czy po prostu jest to kwota rzędu 4 milionów złotych i Państwo żeście to nie doszacowali i mamy możliwości zwiększenia dochodu? O to mi przede wszystkim chodzi. I pytanie, czy tylko po prostu w sprzedaży majątku, czy też również macie Państwo rezerwy, jeżeli chodzi o podatki lokalne? Czy jest to wszystko doszacowane? Co do sprzedaży majątku, to oczywiście ta kwota, którą Pan kierownik podał, taką mamy do dyspozycji. Natomiast co do zestawienia w budżecie, nie planujemy większego udziału w 2019 niż te, które są wpisane w WPF-ie, bo nie będziemy jakby do zbilansowania potrzebować. Pani Skarbnik, przepraszam się, w bieżącym roku ta sytuacja wyglądała inaczej. Pytanie, dlaczego wyglądała teraz inaczej, a Państwo pokazujecie teraz inaczej? Dlatego, że zupełnie zmienił się, jak Państwo wiecie, zupełnie zmieniły się wysokości dochodów w tym nowym projekcie WPF-u w stosunku do tego WPF-u, który jest aktualny. Nie o to mi chodzi. To znaczy nie chcę specjalnie drążyć, że jeżeli mamy rezerwę postu w majątku, to pokażmy je w latach. W bieżącym roku żeśmy pokazali, natomiast po prostu na przyszły rok w WPF-ie nie pokazujemy tego. Są. Ale inne. No ale takie pokazuje. Czyli krótko mówiąc niższe. Zmierzam do tego, że poszukuję rozwiązania, żeby Państwu zaproponować pewne zmiany. Inaczej się tego nie da, jak nie pokazując dodatkowych dochodów. Do tego zmierzam. Ale czyli innymi słowy, mamy rezerwę po prostu w dowodach majątkowych. Tak to odczytuję. To znaczy tak, żeby utrzymać wskaźniki, żeby one się zamykały w poszczególnych latach, te dochody majątkowe muszą występować w każdym roku. Bo jeżeli przerzucimy dochody majątkowe na jeden rok, czyli na przykład na ten, i sprzedamy wszystko w 2018 roku. Ja przepraszam, ale ja to rozumiem. Tylko moje pytanie jest takie. Państwo, padło pytanie o dochody z gruntu, czyli majątkowe, prawda? Państwo mówicie, że jest szereg możliwości. No to trzeba to pokazać, czy WPF poszczególne lata w miarę realnie, tak jak to było w bieżącym roku. Ale właśnie pokazanie w WPF-ie tą sprzedaż, ona jest rozłożona na kilka lat. Ale Pan kierownik tutaj też powiedział, że mamy działki, które są w trakcie procesu komunalizacji. Jeżeli nam się uda wybudować, to one oczywiście będą jakby przedmiotem. Wtedy będziemy pokazywać. Natomiast nie możemy pokazać czegoś, czego jeszcze nie jesteśmy pewni, że uzyskamy prawo. Znaczy ja powiem tak, jeżeli to zadowoli kolegę, my regulujemy sprzedaż. Moglibyśmy rzeczywiście w ciągu jednego roku czy dwóch sprzedać wszystko, bo na to jest popyt, ale po prostu przekazujemy to w ten sposób, że regulujemy. W tym roku staliśmy 4 miliony, albo w przyszłym roku też ustalamy i na następne też chcemy. Nie chcemy naraz tego majątku sprzedać, bo oczywiście pieniądze się łatwo wydaje, ale musi być taka rezerwa. Dodatkowo skomunalizowane grunty przysparzają dodatkowego majątku. O ile na dzisiaj jest powiedzmy 8-10 milionów, które możemy uzyskać ze sprzedaży, prawdopodobnie za 1,5 będzie mieć 15 milionów po staraniu, po komunalizacji. Liczymy, że się uda i to jest bardzo prawdopodobne, natomiast nie można tego wykazywać, bo jeszcze nie jest to do końca uregulowane. Jakieś pytania jeszcze? Ja mam pytanie, panie skarbnik. Jak gdyby kontynuując ten wątek, jak mam plany budżetowy na
2017 rok budżet. Z czego to wynika, że dochody majątkowe były w uchwale budżetowej 27,675, wykonanie wykazujemy zgodnie ze sprawozdaniem LBND do IO 5,539,37%. Mówię o uchwale budżetowej na 2017 rok. W projekcie budżetu? Tak. No, była zatwierdzona 25 grudnia 2016. Projekt się rządzi swoimi prawami, wykonawstwo się rządzi swoimi prawami. W projekcie można pewne rzeczy zakładać, wiadomo, że w ciągu roku są poprawki, tworzy się, powiedzmy, pojawia się nowy ewentualnie nabywca pewnych gruntów i czasami się zdarza tak, że zamiast jednej działki sprzedajemy jeszcze dodatkową działkę, bo jest taki nabywca, który będzie chciał budować. Chociaż tego nie planowałem. Tak, ale jak mówisz, na ten rok zakładamy 25 milionów. Panie, czy mówisz o 700? Ale dochody majątkowe to nie są tylko sprzedaż. Nie są mówię, że wskaźnik jest bardzo niski. To się wiąże z postępem prac na zadaniach unijnych, bo generalnie na te dochody poza sprzedażą majątku składa się dotacja, którą dostajemy na zadania unijne. I postęp tych realizacji tych zadań jakby warunkuje wpływ dochodów majątkowych. Jeżeli zadania są przesuwane i nie realizowane w trakcie roku, to jest mniejszy, przesuwane je na kolejny rok. Czy jest jakieś pytanie związane z tym działem? Jeżeli nie ma, to kolejnym działem jest działalność usługowa. Jakieś pytanie z początku do działu? Jeżeli nie ma, kolejnym działem jest administracja publiczna. Pytania do tego działu? Proszę, mam taki, bo to jest tak, zawsze to traktuję tak, no a jednak ona się musiała z jakiejś powodu w budżecie znaleźć. Co to jest te 100 zł? Tutaj w dziale 2360 paragrafy. 100 zł to są dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych przez administrację rządową i to jest z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dowodów osobistych i z tego tytułu gmina ma 5% dochodów od wpłat. 23 zł w tym momencie mamy wykonane z tego tytułu w tym roku. Urzędy Naczelnego Organu Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa. Jakieś pytania dotyczące tego działu? Jeżeli nie ma, to kolejnym działem jest Obrona Narodowa. Jakieś pytania dotyczące tego działu? Jeżeli nie ma, to kolejnym działem jest Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa. Jakieś pytania dotyczące tego działu? Kolejnym działem mamy dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Jakieś pytania? Ja mam pytanie takie. Z czego to wynikło, że w porównaniu z 2017 rokiem przewidujemy wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o 4,027,470 zł większe? To jest informacja z Ministerstwa Finansów. Ten dział zostaje przysłany do gmin z Ministerstwa Finansów. W jakiej wysokości będą wpływały dochody z PIT-u? Symulacja. Taką dostajemy informację z Ministerstwa. Ludzie więcej zarabiają. Pan Mariusz, proszę. To samo jest wpływ z podatku dochodowego, też po 2 miliony. Więcej mamy przedsiębiorstw na naszym terenie. To jest wykonanie na 30 września, proszę zwrócić uwagę. Nie, to jest plan obowiązujący. Ale mój plan na 30 września. Tak, tak. A tu jest plan na 2018. Ale ten plan też jest napisany do 18, tylko na dzień 30 września. Tak, jak jest 15. Może być w mniejszym zakresie. Może być. Może być na koniec roku. Może być. Nie, 15 września może ostatni. 15 września. Czy jeszcze jakieś pytania z tego działu? Jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, bo ten podatek faktycznie
waży, jeżeli chodzi o dochody bieżące. Wykonanie oczywiście będzie inne niż podane tutaj po prostu w zestawieniu. Czy wykonanie będzie po prostu w 100%, jeżeli chodzi o bieżący rok? Tak. Tak? Tak. Czyli ja rozumiem, że 33 miliony 500 to jest po prostu realny podatek od nieruchomości po podniesieniu po prostu w gminie i to jest to daje taki skutek. Czy ten podatek jest doszacowany? Mówiłem o tym. Tak, to jest realny szacunek podatku, który przy obowiązujących stawkach na przyszły rok wygląda w planie. I on jest realny. Ja rozumiem, że po prostu stawki są bieżącego roku, bo jeszcze nie ma zatwierdzonych. Tak, to jest na podstawie tego, co jest aktualnie obowiązujące. Że prawdopodobnie będziemy już. Czyli chodzi o podatek od nieruchomości, to możemy liczyć tak jak w każdym roku, że wykonanie jest zawsze lepsze niż po prostu projektowane, prawda? Panie Skarbnik. No tak, się staram się wiadomość, że to nie brak. Przedsiębiorstwo się mniejszy. To jest związane z tym, że w tym roku te dochody realizują słabiej niż były zaplanowane i w związku z tym planujemy już na kolejny rok z korektą taką, jak przewidujemy z tego samego. Czy jeszcze jakieś pytania na przykład tego działu? A wtedy jest opłata zezwolenia sprzedaż na pływo? Z działalności gospodarczej taką informację dostaliśmy, że więcej podmiotów pewnie starających się o... Jest też możliwość, no bardzo dokładnie, muszą ustawa, która powinien dawać też dawać. Nie ma, opieramy się na tym, co mamy. Musimy planować na podstawie tego, co jest aktualnie obowiązujące. Czy jeszcze jakieś pytania dotyczące tego działu? Jeżeli nie, to kolejnym działem jest różne rozliczone. Jakieś pytania dotyczą tego działu? Ja mam pytanie, panie skarbnik. Czy w subwencji ogólnej, tam jest też subwencja dla szkoły muzycznej podana? W subwencji oświatowej jest cała subwencja na wszystkie rodzaje szkół, które są przez gminę. Czy jeszcze jakieś pytania dotyczące tego działu? Jeżeli nie ma, to kolejnym działem jest oświata i wychowanie. Jakieś pytania dotyczące tego działu? Czy Państwo w jakikolwiek sposób planują wzrost tej odpłatności, które jest przewidziane? To czy to oznacza wzrost dla rodziców płacących za żywienie dzieci? To jest wzrost, jest spowodowany większą ilością wydawanych posiłków. Po prostu więcej dzieci z tego korzysta. My nie planujemy żadnych podwyżek dla dzieci. Jeszcze jedno pytanie, panie skarbnik, czy nasza gmina będzie chodziła do urzędowi, jak obiecuje na żłobki, w jaki sposób? No to już pytanie do panu burmistrza. Jeszcze nie. Lecimy na następne dzieło. Oświata żłobka. Czy jeszcze jakieś pytanie dotyczące udziału? Jeżeli nie ma, to kolejnym działem jest ochrona zdrowia. Jakieś pytania dotyczące tego działu? Ja pytałem właśnie o oświata i wychowanie, czy jest tym celem? I tu mamy o żłobkę mowa. Ale ja już mogę mieć pytania, tak? To pytanie na ciebie jest zero. To już pani interesuje. W tym dziale występowały w tym roku tylko dochody, które stanowiły z odsetki od nieterminowych rozliczeń. Rozliczeń dotacji udzielonych, odsetki od kary i odszkodowania z tytułu umów. Mieliśmy zwroty dotacji i dochody majątkowe w wysokości 500 tysięcy, jak Państwo wiecie, na karetkę. Czy jeszcze jakieś pytania dotyczące tego działu? Jeżeli nie ma, to będzie pomoc społeczna. Pytania dotyczące tego działu.
Jeżeli nie ma, to kolejnym dniem jest edukacyjna opieka wychowawcza. Jakieś pytania dotyczące tego działu? Jeżeli nie ma, to kolejnym działem jest rodzina. Bardzo proszę pan Antoni. Mam pytanie takie, z czego to wynika, że te dotacje celowe budżetu państwa w porównaniu do roku z rokiem mijającym, to jest ten paragraf 2060, spadły o 2 013 361 zł. Z czego to wynika? Trudno mi jest powiedzieć, z czego to wynika, dlatego że akurat na te dochody dostajemy decyzję z Urzędu Wojewódzkiego i taki plan pan wojewoda nam przysłał na rok 2018. To jest 500 zł. Tak. Czyli ilości dzieci. Ale no nie, nie, tylko jedziemy nie o coś, że jedziemy, mieli to mnie zaciekawił, że mieliśmy 25 212 w mijającym roku, a w tej chwili spadło do 26 198 963. I oni jak zmniejszają, to nie jest zasadniane, z jakiego powodu to się dzieje. To jest 500 A ja rozumiem, że się zgłosił, no to będzie do dofinansowania, tak? To się zmienia w ciągu roku bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania dotyczące tego udziału? A jaki tym wątku miał plan na 2017 w stosunku do realizacji? Był odrobinę, znaczy plan we wrześniu jest, widzicie państwo, 25 milionów, natomiast w projekcie był różnica była po kilka tysięcy w stosunku do tego, co jest plan na 2018. Czyli żadna. Tyle przybyło w trakcie realizacji. Czy jeszcze jakieś pytanie dotyczące udziału? Jeżeli nie ma, to kolejnym działem jest gospodarka komunalna i gmina Przyrodnicka. Bardzo proszę pana Antona. Na jaki cel będzie przeznaczona ta dotacja celowa w kwocie 2 600 597 zł? Tutaj jest kilka rzeczy. To jest 19, na 60, na 50. Tutaj jest 1 600. Inwentaryzacja terenów zdegradowanych to jest program z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Tam jest część środków związanych z projektem SAC 3 dotyczącym rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie strefy gospodarczej. Tam jest projekt LIFE i tam jest autobus elektryczny. Tak. Planowane są w wysokości 2 300 zł, 24 000.
czy z podziałem na bieżące inwestycje. Podziałem. Można przejść do następnego, gdzie są bieżące i kolejnego, gdzie są inwestycje. A tak to byśmy mieli wszystkie razem i później w każdym by mamy te bieżące i nie jest. Wydatki bieżące są na poziomie 165 18914 zł i po szczególnych działach są one wykazane. Pierwszy dział rolnictwo i łowiectwo. Czy jakieś pytania dotyczące tych wydatków? No tak, ale słuchajcie, no, jeżeli nie pozwolicie, to nie, no bo to przeskakujecie. Natomiast tych wydatkach bieżących, czy jest taka, bo ja chciałem zapytać właśnie w tym dziale 010 o tą pozycję 01095, na co te wydatki bieżących te 100 tysięcy się przewiduje. To jest na stronie 22, a nie 35. Panie Antoni, to co Pan Burmistrz powiedział, na stronie 22 są połączone wydatki bieżące z wydatkami majątkowymi, prawda? Natomiast następnie po stronie 35. Wydatki bieżące, wydatki majątkowe. Jeszcze raz wracam do pytania, czy jest jakieś pytanie dotyczące tego działu jeszcze? No, a jeszcze, a dlaczego nie przewiduje się żadnych kwot na likwidację skutków klęsk żywiołowych? Panie prezesie, no, ja się zbieram, bo tu nie wiem. Bo nie mamy w tej chwili takich szkód, które by się kwalifikowały już w tym momencie do realizacji, do usuwania. Czyli gdyby się zdarzyło, to z czego je pokryjemy? Z rezerwy kryzysowej. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytanie do tego działu? Nie ma. Jeżeli nie ma, to kolejnym działem leśnictwo. Jakieś pytania dotyczące wydatków w tym dziale? Jeżeli nie ma, kolejnym działem jest transport i łączność. Jakieś pytania dotyczące tego działu? Proszę Panie Radomie. Znaczy wydaje mi się, Panie Burmistrzu, że jeżeli chodzi o środki infrastrukturę drogową gminną, to te środki są zdecydowanie za małe. Ja rozumiem, że Państwo projektujecie, bo na tyle nas stać, ale generalnie to jest zdecydowanie za mało. Mamy tego świadomość. Mamy tego świadomość, natomiast no, będziemy szukać rozwiązań w trakcie roku. Przewidanie 200 to jest w ramach porozumienia z MPK na obsługę linii. Czy w tym też się mieści ta linia prywatna? Ta linia prywatna się mieści w tej drugiej kwocie. 250 tysięcy. I już mamy wynegocjowane kwoty na przyszły rok i nie zmienią się stawki. Stawki pozwolą na rozszerzenie czy zwiększenie ilości kursu, dodanie kolejnych kursów. Ponieważ w linii mamy 587, w przyrodzie jest 614. Mamy taką samą kwotę smodowaną, więc może się zdarzyć, że trochę te pieniądze wlatnie. Stawka linii jest stawką na 1,5 roku wynegocjowaną, bo tak było z 3 czerwca, więc w przyszłym roku się nie zmieni w żaden sposób. Dziękuję. Ja mam takie pytanie, bo tam rzeczywiście tej dotacji na komunikację jest to 33, w związku z tym, że tam się uruchomienie takie, a nie mniej skali tej aglomeracji. Czy z Wami się zmiany w tym roku, czy przyszłym roku, projektem gospodarczy komunikacji miejskiej i złotych korekty? Czy my spodziewamy się w przyszłym roku, że mamy duże przerwy w ramach funkcjonowania szybkiej kolei aglomeracyjnej? To się wiąże z dużymi planowanymi pracami i na linii 94 na terenie gminy Skarbny, ale również na terenie Krakowa. W związku z tym ustaliliśmy, że chcemy pozostawić kształt komunikacji miejskiej w tym kształcie, jaki jest w tym roku. Dochodzi jeszcze autobus elektryczny, chcemy uruchomić w przyszłym roku i on będzie zapewniał nam komunikację jakby tutaj na terenie miasta i części Sołec do
2018 będzie mieć kolej aglomeracyjną, komunikację niespójną, bo nikt na bardzo nie jest potrzebny, plus autobus elektryczny. Mieszkańcy też chyba nie widzą potrzeby. Chyba, że mieszkańcy nie muszą być na czyszczenie wszystko z wiadomo, nie? Ale idea była przecież taka, nie? Że nie od razu. Ja mówię. No to musi odpalić, musi naprawdę już funkcjonować. Wiecie, na tym kasowaniu, tylko czy przyjdziecie na jakąś korektę, to jest istotną. To znaczy, będziemy na pewno w przyszłym roku pracować nad korektą, bo powinna zaistnieć w 2019 roku. Czy ten autobus elektryczny, który ma nadzieję pojawi się w pierwszej połowie przyszłego roku, będzie obsługiwany przez którą spółek gminy, czy on wejdzie w struktury MP? Czy to się nie jest ustalone tak naprawdę, kto będzie obsługiwał? Jeżeli chodzi o ten projekt, on tak jak już do Państwu mówiłem na sesji, on się składa z trzech części. Pierwsza część to jest w ogóle to badanie, jak te linie komunikacyjne powinny przebiegać, żeby jakby najsprawniej obsłużyć mieszkańców pod tytułem dojazd do SKA, do Centrum Kolejowego. Natomiast błędną jest, część druga to jest funkcjonowanie, część trzecia to jest podsumowanie, wnioski i potem przełożenie to już na funkcjonowanie właściwie gminy. Tak jak mówiłem, my dzisiaj, trudno nam jest dzisiaj powiedzieć, czy my kupimy ten autobus i on będzie na stanie którejś spółki, czy będzie to rozszerzone porozumienie z ZIKIT-em, czyli MPK, czy wreszcie wejdziemy w bliższą kooperację z Kolejami Małopolskimi na przykład. Tego dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Dużo zależy od tego, co tak na dobrą sprawę będzie opłacalne. Dzisiaj po naszych jakichś wstępnych przeliczeniach, jakie robiliśmy, wydaje nam się, że najmniej opłacalny byłby zakup tego autobusu na powiedzmy stan majątkowy gminy. A wychodzi nam, że najlepszą opcją byłby na kontynuowanie współpracy z ZIKIT-em lub poszerzenie współpracy z Kolejami Małopolskimi, nie tylko funkcjonowanie kolei, ale też właśnie tego autobusu. Tak na przykład ma Wieliczka i wiemy, ci, którzy się tym tematem głębiej interesują, że to jest sensowne. Natomiast tak jak mówię, te pierwsze pół roku to na pewno będzie czas, kiedy będziemy pracować nad włożeniem tych linii, które będą bardziej takie badania analityczne, studialne, ale też ankietowanie mieszkańców. Czyli ja rozumiem, że może się zdarzyć tak, że w 2018 roku właściwie bardziej administracyjną część tego programu zrealizujemy, a niekoniecznie musi być fizycznie autobus, tak? Może tak być. Też proszę Państwo, zrozumcie nas, że my do końca nie wiemy, co będzie z SKA w przyszłym roku, jak to wszystko będzie wyglądało, bo informacje są różne. Prawdopodobnie linie będą okresowo zamknięte. Pytanie, czy SKA dojedzie na Bonarkę, czy dalej, i tak dalej. Tego nawet jak rozmawiamy w PKP w Krakowie, to oni sami do końca nie wiedzą jeszcze, jak to będzie wyglądało. Więc to też jest od tego uzależnione, w jaki sposób. Mam jeszcze jedno pytanie, takie uzupełniające, Panie Burmistrzu. Czy kwoty, którą przewidujemy do tego programu i nawet coś, co jest przedmiotem uchwały nawet za 2-3 dni, nam jest przewidywany nasz wkład, jako przeliczony na około 300 tysięcy złotych. Czy ten budżet, czy ta kwota, którą Państwo przewidujecie w budżecie, jest pełny nasz wkład własny, bo to jest 36 tysięcy euro wkład własny i różnica między dotacją a kosztem jest kolejne 36-72 tysiące euro. Na okrągło jest 300 tysięcy złotych. Nie, nasz wkład w ten projekt jest około 120 tysięcy złotych. No ale przecież, no to ja mam uchwałę gdzie mamy napisane, że wartość projektu dla części odnoszącej się do Zgniewska Gmina wynosi 243 tysiące euro, w tym kwota dofinansowania 206, czyli 243 minus 206, no ktoś musi dopłacić oraz to będzie wkład własny 36, czyli kolejne 36 tysięcy euro, czyli w sumie 72 tysiące euro, no to w złotówkach jest 300 tysięcy. Mam uchwałę przy sobie, mogę... Możesz mieć istotę na ten moment, nie? Czy nie, nie, to... Ale pisze oraz. No dopłacamy do różnicy między dofinansowaniem na kosztem 32 tysiące i wnosimy wkład własny. Panie Marku, nie mam przed sobą treści uchwały do sprawdzenia. Jasne. Jeżeli
jest tak, jak Pan mówi, to będziemy musieli skorygować projekt uchwały, bo koszt całkowity plus dotacja to jest to, co no właśnie, tak, czy jeszcze się to jest tam, obawiam się, że jest. Ja już nie chciałem wracać do tego tematu, żebyśmy ten to. Tak jest koniec tego, żebyśmy przyjmiali na to zerknąć, nie? Czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące transportu i łączności? Jeżeli nie ma, to kolejnym udziałem mamy turystykę. Czy jakieś pytania z związku z tym bardzo setki tysięcy złotych, babetty 29 listopada i teraz znowu budynek za 5 milionów. Między nami mówiąc, nie jest możliwe wybudowanie takiego budynku, bo rozmawiam z przedstawicielami innych samorządów. Rząd wielkości wybudowania plus wyposażenia we wszystko to jest około 6-7 milionów złotych takiego budynku. Czy podstawę zwrócenia jest to, że on już jest? Tak. Jest gotowy, zrobiony, to już nie jest. To jest inny przypadek niż to, co mówiliśmy przy waszym rozmowie. Czy jeszcze jakieś pytania do tego działu? Jeżeli nie ma, to kolejnym działem jest działalność usługowa. Jakieś pytania dotyczące tego działu? Jeżeli nie ma, to. Koszty tutaj też przyszłości. Na przyszły rok plus ta ekspertyza prezydenta. Bardzo proszę, panie burmistrzu. 38. Chciałem panie burmistrzu pana zapytać, czy 80 tysięcy złotych wystarczy na rozszerzenie kwatery na cmentarzu komunalnym w Kalinie? 80 tysięcy. Nie, to jest bieżący. Nie, no mówię od razu, czy to znaczy, 80 tysięcy. To jest tam projekt. Rozszerzenie. Będziemy a może po prostu sprecyzuję pytanie. Czy to są pieniądze na rozbudowę kolejnej kwatery? Na wykonanie projektu. Czy
Czyli innymi słowy, w przyszłym roku nie będzie rozbudowy cmentarza komunalnego. Zobaczymy, jak długo te sprawy projektowe potrwają. Na razie w budżecie tego nie ma. Czy jeszcze jakieś pytania dotyczące tego działu? Ale przepraszam, jaki projekt? Bo akurat znam projekt cmentarza i obszar ten został zaprojektowany w głównym z roku 90 lub 89 projekcie. Panie kierowniku, prosimy. I tylko dodatkowo kwatery w miarę potrzeb. To znaczy, chcę jeszcze zabrać głos, proszę Państwa, chcę powiedzieć, że absolutnie Pan Tarczyk ma rację, tu nie trzeba żadnych projektów. Na 80 tysięcy. Państwo po prostu rozbudowujecie kolejną kwaterę w ramach naszej własności, czyli infrastrukturę techniczną na cmentarzu. Wszystko jest. Wszystko jest. Jest ściana od strony zachodniej, szczelna, żeby nie było napływu wód. Jest kanalizacja. Czyli wszystko, to zostało oddane już. Do potrzeb gospodarki wodnej. Jako inwestycja. Ale generalnie nic nie trzeba robić. Dlatego zwracam uwagę, żeby to realizować, a nie projektować. Przepraszam, bo nie słuchamy. My nie mówimy o kwaterze, tylko o cmentarzu. Ja, proszę Państwa, zadałem pytanie, czy rozbudowujemy kolejną kwaterę, bo tak trzeba podzielić ten cmentarz komunalny na x kwater. Więc żeby po prostu można było po prostu realizować pochówek, należy rozbudować kolejną kwaterę. Zadałem pytanie, czy 80 tysięcy wystarczy na rozbudowę? Państwo mówicie, że jest to projekt. My mówimy, że projektu nie trzeba, tylko trzeba, krótko mówiąc, rozbudować tą kwaterę. Nie posiadamy takiej dokumentacji, ale proszę Panią, w roku 1990 była kompletna dokumentacja powykonawcza. I cmentarz został w pewnym etapie zakończony. Potem dobudowano kaplicę, prawda? To jako odrębny projekt. I wszystko było. Ja myślę, Stanisławie, że wyjaśnimy tą sprawę. Bo proszę Państwa, tam łącznie z badaniami geologicznymi. Bo myślę, że Pani kierownik się na pewno jeszcze dość przygotuje i będziemy to prowadzić na komisji gospodarczej. No nie, żebyśmy nie wykonywali projektu, który jest niepotrzebny. Proszę Pani kierownik, jutro na komisję gospodarczą o 18 przygotować. Kwota kwotowa jest mniej ważna, 80 tysięcy, a to jest kwota 70 tysięcy przy cmentarzach. To jest bieżące utrzymanie. Ale co się ma to składa? Administrowanie. Czyli to nie jest po stronie tego, który obsługuje w zakresie pierwszowoli i wolniko. Czy jest jakiś pytanie? Proszę. Woli jest komunalne. Dlatego mówimy o dwóch cmentarzach. Jeżeli nie ma, to kolejny to jest administracja publiczna. Pytanie dotyczące tego działu. Jeżeli można, to ja. Panie burmistrzu, odnośnie postu promocji, ta kwota jest zdecydowanie mniejsza niż w bieżącym roku. Państwo oczywiście podjęliście świadomą decyzję, ale ja nawiążę do tej kwoty promocji jednocześnie do działu 926 do kultury fizycznej. Uprzejmie bym prosił, żebyście Państwo rozważyli, dlatego mówiłem na początku o dowodach majątkowych i dowodach bieżących. Ja oczywiście nie mam zamiaru wkładać poprawki do autonomicznego projektu Pana, ale uprzejmie proszę o rozważenie, żeby można było po prostu wesprzeć Wiśla Niechcący, którzy tak pięknie promują Skalinę i albo to po prostu rozwiązać poprzez zwiększenie środków na promocję albo po prostu zwiększenie kwot przy kulturze fizycznej. Jeżeli, proszę Państwa, tego nie zrobimy, to się, krótko mówiąc, kompromitujemy, ponieważ zrobiliśmy to po raz pierwszy, powiedzmy, jeden krok, więc teraz trzeba po prostu zrobić drugi. Uprzejmie proszę, żebyście Państwo rozważyli to do pierwszego czytania, czy Państwo chcecie to zrobić, czy też nie, to z punktu widzenia i wszystkich klubów, i Wiśla Jaśkowice, jest to niezmiernie ważne. Przyjął. Czy jeszcze jakieś pytania dotyczące tego
budżetu całego to jest 0,18%. Kolejnym działaniem jest Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa. Jakie pytania na początku tego działu? Jeżeli nie ma, to kolejnym działem jest Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa. Czy jakieś pytania dotyczące tego działu? Proszę? Przepraszam, po drodze zgubiłem, to mi dobrze kolega powiedział, obrona narodowa. Czy jakieś pytania dotyczące tego ministru? No znaczący wzrost, o 64%, jak w żadnym innym działu. Ale jest czego bronić. Czy jeszcze jakieś inne pytania? A to jest 270 zł. Jeżeli nie ma, to kolejny dział, to jest Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa. Czy jakieś punkty, pytania dotyczące tego działu? Z czego wynika zniesienie na straże pożarne? Na bieżącą działalność jest zniesienie z tego względu, że są dużo większe wydatki na inwestycje i zakup samochodów. A ja mam pytanie w sprawie straży miejskiej. Czy ta kwota wydatków, jeżeli chodzi o straż miejską, jest przemyślana? Panie burmistrzu. Ale Straż Miejska, to tutaj jest jeszcze jedna rzecz, co można w budżecie. Monitoring jako osobna pozycja, czyli Straż Miejska kosztuje nas ponad 2 miliony złotych. Nie będziemy mówić jeszcze o zakupach inwestycyjnych, bo tam też jest wydatki na inwestycje, czyli zakup kolejnego radiowozu. A to na nogach, proszę Państwa, widziałem piękne rzeczy, lapem, jak na rowerach, nawet policja jeździła, ale nie w kabinie. A Straż Miejska o godzinie 7 z minutami wyjeżdżają spod Straży Miejskiej. No i jeżdżą. Także ponad 2 miliony złotych. Ale Pan Burmistrz mówi, że jest to przemyślane. Panie Rzeczy. Samochodu, moim zdaniem uważam, że uzasadnione, ponieważ jak wiemy, gmina to nie tylko miasto Skawina, ale też miejscowości. A ile samochodów posiada Straż Miejska? A mogę dokończyć, panie? Nie, ile posiada? Od tego zacznijmy. Czy mogę dokończyć? I uważam, że Straż Miejska powinna też zajmować się terenami wiejskimi. Ja sobie nie wyobrażam, ażeby strażnicy miejscy szli na piechotę z Rejszowa do Jaśkowic. To jest jednak pozwala na większą mobilność i większe bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, o czym cały czas mówimy. Ile samochodów posiada Straż Miejska? To są trzy. Tylko trzy. To obskoczą wszystkie wioski tymi trzema. Czwarty jest niepotrzebny. Odel, już chyba pamięta jeszcze pana czasu, panie Stanisławie. Nie. Trzeba było odel. Nie. Nie. No, na pewno stary się trzeba. Aż tak dobra firma to pewnie jest. Czy jeszcze jakieś pytanie dotyczące tego działu? A teraz jest pani wiejska? Jeżeli pani nie masz jeszcze, wracając do Straży Miejskiej, ja chcę oczywiście tutaj nikomu krytyku robić, ale wszyscy pamiętamy, jak to wyglądało. Proszę Państwa, oczywiście ja nie byłem na tych kilku debatach związanych z bezpieczeństwem, ale jedno Państwu chcę powiedzieć. Jak nie wyegzekwujemy patrole piesze, to zapomnijcie o dobrych straży miejskich. Tyle wam chcę powiedzieć. W sposób odpowiedzialny i wyważony. Jeżeli wyegzekwuje pan, że będziemy mieć patrole piesze, to wtedy będziemy mieć z prawdziwego zdarzenia straż miejską. W przeciwnym przypadku nie, proszę Państwa. I tak, tak, to ją, tak też zgadza się, tak jest, zgadza się słusznie i naukowo. Proszę Państwa, przed laty, będąc burmistrzem, zmniejszyłem liczebność Straży Miejskiej o połowę i nie dało się odczuć żadnego zagrożenia dla mieszkańców. Oj, polemizowałbym z tą Pana opinię. Proszę popatrzeć do statystyki. Wróćmy do budżetu. Tańsze jest wynajęcie patroli policji, niż utrzymanie jednego strażnika miejskiego. Nie da się proszę sprawdzić. Pan przepraszam. Kontrolę
Możemy na przykład 750 750. Tak, bo tutaj promocji jednostek samorządu terytorialnego, bo tutaj też podjęliśmy na sesji Wielkiego uchwałę o otwarcie wyzwanie Halewów. I też odbyło się pierwsze spotkanie w tej sprawie, no i też stowarzyszenia liczą na ludzi, które odciąga jakieś środki, czy w tej kwestii by Pani mogła zgłosić, czy w tym budżecie przejdzie. To jest w trakcie jeszcze... Też może trzeba dołożyć do grantów. Dokładnie tak. No to proszę, wtedy trzeba złożyć wniosek i granty i starać się o grant. To jest świeże po spotkaniu z wody, także przyjdzie. Będzie widać wniosek, będzie przepraszam, ale być może ustawimy jako. Super. Ja pytam, czy straży gminnej na 75,416 to jest 190 tysięcy na stronie 41, to jest na miesięcy, to jest na co to jest? To jest, są wydatki na bieżące utrzymanie, wszystko. To znaczy paliwa, remonty, papier, mundury, wszystko co się wiąże ze strażą. Tu nie ma jeszcze możliwości. Nie. Okej. Jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to kolejny dział, to jest obsługa długu publicznego. Jakieś pytania dotyczące tego działu? Jeżeli nie ma, to ja pytanie. Znaczy nie pytanie, ale taki wniosek. Z punktu widzenia formalno-prawnego, szczególnie przepisów prawa, projekt budżetu jest bardzo dobry. Natomiast przy tej okazji po prostu długo chcę Państwu powiedzieć i uczulić, że niestety nasz dług rośnie. Trzeba na to mieć bardzo dużą pieczę. Kieruję wzrok do pani skarbnika. Bo nie jest to dobre zjawisko. Jeżeli mogę powiedzieć, to wskaźnik długu waha się w granicach 30%. To naprawdę jest niewiele. Nie, nie. Ja mówię o wielkości. No ale ja też mówię o wielkości. To jest wielkość dochodów. Czy Państwo uważacie, że jest w porządku, tak? Tak, jest dużo lepiej niż wzięliśmy budżet, gdzie było 70 milionów złotych, tylko 50 par. Proszę Państwa, ja tylko po prostu tak nie wątpliwości. A my nie mamy tej wątpliwości. Naprawdę jest dobrze. I tak jest gmina oceniana. W zeszłym tygodniu miałam wizytę z banku PKO z Warszawy, gdzie sprawdzali nasze możliwości. Przyjechali z ofertą obligacji. Mamy naprawdę świetny rating w województwie małopolskim. Najlepszy, jak stwierdzi. Pani skarbnik, dopuszczalny skarbnik jest w jednostek 56? Nie ma czegoś takiego, przepraszam, w tej chwili nie ma wskaźnika zadłużenia, który by się liczył co do wielkości, jest tylko wskaźnik spłaty długu. I to są te wskaźniki, które w wieloletniej prognozie finansowej tam są wyliczane. I proszę mi wierzyć, że one się zdecydowanie poprawiły przy tym projekcie WPR. Naprawdę są zdecydowanie lepsze niż były w obowiązującym WPR-ie. Czyli to... warunkiem tego jest pilnowanie dochodu. Tak. Czyli to jest założenie, że musi pewnie być na plus. Tak. Czyli to, co obawialiście się Państwo zakupu na przykład żłobka, czy jakieś inne inwestycje na parę milionów złotych, które by zaburzyło. Ja rozumiem, że Państwo teraz to przeliczyliście i ten zakup, czy wydatek 2 miliony na to szkole nie zepsuje nam. Nie zepsuje. Czy jeszcze jakieś pytania dotyczące tego działania? Bo my go właściwie dwa razy finansujemy. Raz z wydatków gminy, bo wydajemy za miesiąc, za 3 dni 2 miliony złotych, to mamy uchwałę taką. Całkowity koszt 3 miliony 300, ale o tym porozmawiamy na sesji. No to dobrze. Zabrać. Kolejnym działem to są różne rozliczenia. Jakieś pytania dotyczące tego działu? Panie skarbniku, jedno zdanie także na temat tego wskaźnika 357% wzrostu. No tutaj jest, proszę Państwa, 2 miliony 790 to jest po prostu plan rezerw, które są zaplanowane na rok 2018, a po stronie tego roku już są te, które zostały na dzień 30 września jeszcze nie rozdysponowane. Stąd jest taka różnica, ale one na początku w projekcie budżetu na 2017
do 17. Proszę. Może dawna rzecz, ale zacznijmy do okazji tylko rozmawiać. Pamiętam, że w ubiegłym roku właśnie jednym z debat ustaliliśmy, że budżet obywatelski podnosimy, panie burmistrzu, z 500 na 600. Nie podnosiliśmy sumy kwot dla zarządów osiedli, ponieważ powiedzieliśmy, że nie możemy wszystkiego na raz, to zrobimy w przyszłym roku. I ten przyszły rok właśnie nam się rukuje. Chciałem zapytać, dlaczego nie przewidujecie państwo żadnego ruchu w tej pozycji? Ponieważ nigdy nic nie obiecuję na debatach budżetowych, więc podejrzewam, że powiedziałem, że jeżeli będzie na to pozwala sytuacja, to się zastanowię. Na pewno nie powiem, że na pewno będziemy... Nie, no przecież nie na pewno, natomiast przyjęliśmy... Ponieważ... No tak, to przyjęliśmy, natomiast ta sytuacja, która jest w tej chwili, na dzień dzisiejszy jest taka, jaka jest. Jeżeli państwo macie możliwość, to zawsze jest możliwość złożenia poprawki. Wiadomo, że to jest bardzo trudne, ale macie możliwość ściągnięcia z czegoś i dołożenia tu. Natomiast ja na dzień dzisiejszy, patrząc na to, co się dzieje, jak widzicie, to nie jest budżet wyborczy. Czy ktoś ma inne zdanie? Nikomu się tu nic nie obiecuje na przyszły rok. Po prostu kończymy realizację pewnych rzeczy i zgodnie ze sztuką finansową próbujemy pewne nowe elementy prowadzić, chociażby tutaj Strona Społeczna, jak pan słusznie zauważył, bardzo prosto. Ale nie ma tu budżetu wyborczego, więc jeżeli rzeczywiście będą wymagi, tak, i są tysi, bo odnoszą taki problem i przewodniczący się, że mają za małe pieniądze, ponieważ są dużo większe koszty asfaltowania i innych rzeczy. Ale na dzień dzisiejszy chciałem zostawić tą sytuację taką, jaka jest i dokończyć te rzeczy, które mamy rozpoczęte, żeby ewentualnie przyszłej władzy nie zostawiać inwestycji, które były problemowe. Ośmieliłem się tylko dlatego zwrócić uwagę, że przypominam sobie przynajmniej dwa spotkania, na których o tym rozmawialiśmy. Tak. I powiedziałem, że jeżeli sytuacja pozwoli, no widocznie na dzień dzisiejszy, tak jak mówiłem, patrzy do realistyczności. Zaś mówią pół żartem, że w roku wyborczym uda się wyjść. Ale ja tego nie znam, tego szukam. Uda się, że naszego i to na swoich miejsca. Proszę. Czy jeszcze są jakieś pytania z tego działu? Jeżeli nie ma, to kolejnym działem jest oświata kierunkowa. Czy jakieś pytania, proszę, panie proszę. Ja mam pytanie takie, z czego to jest z tego co wynika, że na stronie 27 w tym samym dziale zapisano kwotę 65 029 377, a tu się zapisuje kwotę 64 476 174. Bo na stronie 27 są wydatki majątkowe, bieżące, a na tej stronie są tylko bieżące. Jedno takie drobne pytanie. W przyszłym roku, jak wiemy, liczba uczniów w gimnazjach spadnie o 50%, ponieważ wychodzi klasa trzecia, zostaje tylko jedna klasa trzecia. W dużym uproszczeniu. Natomiast wydatki na gimnazja spadły około tylko 20-20% z groszami. Czy to nie powinny być koszty niższe funkcjonowania gimnazji? Nie zmieniło się też. Zmniejszyło się. Zmniejszyło się, przyszło się mniejsze. Zmniejsza się liczba oddziału o 15. A jest było? Jest teraz oddziału? 17 w pierwszych i 15 w drugich. Czyli o 15, przy czym w przypadku klas gimnazjalnych generują nam olbrzymie koszty dodatkowe zajęcia, te, które są, znaczy w tych klasach jest najwięcej zajęć dodatkowych, wyrównawczych, indywidualnych nauczań, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, to o którym mówiliśmy między innymi na Komisji Edukacji, gdzie pojawiają się dodatkowe godziny, na przykład z integrowanej ścieżki rozwoju, nowa rzecz, która się pojawiła. I rzeczy, które będziemy musieli płacić, a głównie w tych klasach się to generuje, bo w szkołach podstawowych tego zdecydowanie mniej, to są te godziny, które kiedyś były realizowane w ramach artykułu 42 Karty Nauczyciela, za które gmina nie płaciła, dlatego że nauczyciele realizowali je w ramach wolontariatu. W tej chwili te godziny, to jest tylko o tysiącach godzin tygodniowo w skali całej gminy. Nie wiem, jaki to jest procent na gimnazjach, ale też to jest większy procent gimnazjum niż w szkołach podstawowych. Trudno to jest do oszacowania, bo to się wiąże z tym, że te zajęcia pojawiają się systematycznie w ramach otrzymywanych opinii
poradni czy orzeczeń wybierają się dzieci niepełnosprawnych. Tak. Czyli tak, to kozie tego rocznika w szkole podstawowej jest niższy niż kozie tego rocznika w gimnazjum. Tak, bo szkoła podstawowa, tak, najprościej tak. Dziękuję. Bardzo proszę panie. A dlaczego nakłady... A teraz, dobra, przepraszam. Może. Dlaczego nakłady na szkolnictwo podstawowe w roku następnym będzie mniejsze niż w tym? Skoro przybywa jeden rocznik. Może już tylko przez okres pół roku, tak. Ale przybywa jeden rocznik. Ale było dużo dostosowań szkół do szkół podstawowych i w związku z tym te koszty w tym roku były wyższe niż zwykle funkcjonowanie. Trzeba było szkoły przystosować do tych większych dzieci podstawówki. W związku z tym to są koszty, które w tym roku, w 2018 nie są. Dziękuję. Panie Adamie, bardzo proszę. Jeszcze takie drobne pytanie, proszę państwa, jeżeli chodzi o oświatę, to również trzeba powiedzieć o dożywianiu dzieci. Państwo przewidujecie mniejszą kwotę, czy dzieci się na wsparcie MOPS-u? No bo jest po prostu mniejsza kwota. No pytanie, czy będą po prostu mniejsze potrzeby, czy sobie z tym poradzimy? Strona 30. Która? 30. A to zwracamy się tym? No to pisz panie, to Panie Adamie, my to jest też dotacja z Urzędu Wojewódzkiego i ona po prostu jest w takiej kwocie, ona jest korygowana w trzeci rok. W zależności jakie pieniądze, z jakim pieniądzem jest. Przepraszam bardzo, że pomyliłem się. Czy ktoś ma jeszcze? Bardzo proszę. Sprawne wydatki, żeby wiedzieć na bieżąco, żeby się nie było tak sytuacja w tym roku, że
dyscyplina musi być we wszystkim, proszę Państwa. A chociażby z tego względu, że przy 35 milionach subwencji, które dostajemy od rządu, wydajemy prawie 70 milionów na oświatę, a zatem 35 milionów naszego garnuszka gminnego dokładamy do oświaty. Ja wiem, że jest to bardzo ważne, sam jestem nauczyciel, zawsze byłem za tym, ale no, ale tak jak mówię, musi być każda złotówka oglądana i rzeczywiście zgodnie z tym, co powinna być wydana. Natomiast jeżeli chodzi o majątek, to ja to powiem. Jaki to będzie koszt dla budżetu podwyżek dla... Jak podejmiemy decyzję o 1%, wtedy będzie wiedzieć o koszt. Pan Antoni? Ja jakby na potwierdzenie tego, co Pani Ewa się nastąpiła, bywa na potrzebę szkół różnych, to słyszy się ten temat właśnie, że na prawie bym powiedział, ale żywotny dla ludzi, będzie pracuje w administracji, że faktycznie te pensje... Zawsze dbaliśmy, nie trzeba było prosić, zresztą skoro przez tyle lat prowadziliśmy zawsze taką politykę, żeby ci ludzie za tą rzetelną pracę dostawali do tego. Czy jeszcze jakieś pytania dotyczące tego działu? Jeżeli nie ma, to... Kolejnym działem jest ochrona zdrowia. Jakieś pytania dotyczące tego działu? Jeżeli nie ma... Kolejnym działem mamy pomoc społeczną. Proszę Pana Antoni. Ja mam pytanie takie. Z czego wynika i jeśli by można było... Jak się to, jakie są reguły tych dodatków mieszkaniowych czy zasiłków stałych? No bo tak, kwoty, to prawda, przy dodatkach mieszkaniowych niewiele spadły w stosunku do ubiegłego roku, natomiast przy zasiłkach spadły tak dość znacznie. Z czego to wynika? I jakie są zasady, tak? Po prostu króciutko, jakie to są zasady kwalifikowania, czy przyznawania, czy z czego to wynika, że to spada? Co do zasady, to nie umiem odpowiedzi udzielić w tym momencie. Zasadami zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej. Niestety nie ma tutaj pani kierownik. Natomiast mniejsze kwoty na świadczenia wynikają z tego, że jest mniejsza dotacja z Urzędu Wojewódzkiego. W związku z tym też przypuszczamy, że w ciągu roku będzie korekta na potrzeby, jakie będą zgłaszane. Czyli to wcale nie znaczy, że ubywa nam tych biednych, tak to należy, którym trzeba pomagać, ale dotacje są mniejsze, tak to należy rozumieć? W ubiegłym roku do projektu budżetu również ta kwota była niższa niż w tym momencie na 30 września. W związku z tym sugestia jest taka, że pewnie w ciągu roku, jeżeli będzie potrzeba i będą wnioskować z ośrodka pomocy, to dostaniemy większą dotację, ale widocznie w tym momencie takie zapotrzebowanie było złożone, skoro taka kwota została w decyzji przyznana. Czy jeszcze jakieś pytania? Zasady wynikają z ustawy o pomocy społecznej i są dokładnie opisane, kto może przyznać, komu można przyznać zasiłek stały. Zasiłek stały to jest forma zabezpieczenia osoby, która nie ma uprawnień do renty wypłacanej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a posiada orzeczony stopień niepełnosprawności. I to jest kwota wyrównawcza do dochodu. Ja myślę, że się można włączyć, bo pan kolega Antoni zadał pytanie w sensie tym, żeby dostać odpowiedź. Czy faktycznie możemy stwierdzić na podstawie tych planowanych wydatków, że tych ludzi, których trzeba wspomagać, jest mniej ilościowo zdjęciowanych przez oczywiście ilościowo można to sprawdzić, oczywiście, tylko ale to wnioskuje się, natomiast Urząd Wojewódzki w imieniu Państwa jest tyle i tak trzeba. A poza tym, że wielu ludzi zawsze składa sprawozdanie, że zawsze można zapytać, jeżeli Państwo chcecie, to pisemną odpowiedź. Czy jeszcze jakieś pytania dotyczące tego działu? Jeżeli nie ma, to kolejnym działem jest edukacyjna opieka wychowawcza. Pytania, Panie Antoni, proszę. Ja mam pytanie takie dotyczące tej kolonii obozu i wypoczynku dzieci i młodzieży. Bo tak widzę, że trafiali w ubiegłym roku 80, teraz też na przyszły rok też 80. Czy udaje się trafić te 80 tysięcy, czy to są jakieś liczby? Jak to jest? Czyli każda ilość dzieci, która chciałaby skorzystać z kolonii obozu, ma szansę? Czy to jest jakiś limit do jakiejś granicy i więcej nie? Jak to jest? No bo widzę, że ta sama kwota jest.
I czy ona na przykład te 80 w tym roku udało się wykorzystać w pełni, czy nie? Ta kwota w tym roku nie jest w pełni wykorzystana. To jest kwota przeznaczona na dotacje dla stowarzyszeń, które organizują takie wypoczynki. To są granty na wypoczynki. I takie zapotrzebowanie... Wiem, ale to jest właśnie dalej drugie to moje pytanie. Czy to, że się nie wykorzystało tej kwoty, to wynikało z tego, że nie było zainteresowania dzieci i młodzieży? Czy na przykład było zainteresowanie, ale z jakiegoś powodu nie daliśmy? Ogłoszone do konkursu dla Polski zgłosiły się organizacje, które organizowały kolonie dla dzieci. Chciałem zapytać o pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Mniejszym. Te 40 tysięcy to są nasze własne środki, natomiast po stronie tegorocznej mamy 108 tysięcy, bo my na to zadanie dostajemy dotację z Urzędu Wojewódzkiego, ale ta dotacja przychodzi w trakcie roku po złożeniu zapotrzebowania. W tym momencie dokładamy tylko własne środki. Natomiast dotacja wpłynie po złożeniu zapotrzebowania na takie zadanie. Czy jeszcze jakieś pytania do tego wydziału? Jeżeli nie ma, to kolejny dział jest rodzina. Pytania dotyczące tego działu? Rodzina, ja mam pytanie takie. W tym dziale, czy tu u nas, w naszej gminie, w mieście, nie zaszła taka potrzeba uruchomienia tej karty dużej rodziny, bo nic się nie przeznaczono? Tutaj w tym karta dużej rodziny to są tylko środki na wydanie tego dokumentu, duplikatu. I to jest zadanie zlecone. My dostajemy pieniądze w trakcie roku z Urzędu Wojewódzkiego. W decyzji o przyznaniu środków na 2018 takiej kwoty nie było. Ona pewnie pojawi się znowu w takiej wysokości gdzieś w trakcie roku. Proszę Państwa, tu bym prosił o odpowiedź. Porównując rok 2017 i 2018, na kwota przeznaczona na świadczenie wychowawcze jest znacząco mniejsza, to 2 miliony złotych. Czym to jest spowodowane? Tego też nie potrafimy powiedzieć, czym to jest spowodowane, dlatego że ta kwota to jest plan dotacji, który otrzymujemy z Urzędu Wojewódzkiego. Tak. I taki plan dostaliśmy na 2018. No bo to są świadczenia na rzecz osób fizycznych. To jest 500 plus. To jest 500 plus. Czyli do tyłu 2 miliony? No jest plan już w ciągu roku. Jeżeli nie ma, to kolejny dział. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Pytanie dotyczące tego działu. To znaczy takie pytanie może związane z tym, bo to jest dość spora kwota na oświetlenie. I tak mam pytanie, czy to się monitoruje w gminie i czy się jakieś takie energooszczędne oświetlenia przewiduje można, żeby koszty tej energii elektrycznej możliwie jak najbardziej zmniejszać, jeśli się uda. Wszystkie nowe sieci są już w LED-ach. Więc ten najnowszy plan, które przebudowujemy również, staramy się, żeby to było w LED-ach, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że światło LED-owe jest światłem punktowym, a światła sodowe, żarówki sodowe dają bardzo rozproszone światło. Stąd tutaj staramy się tam, gdzie jest taka możliwość, wprowadzać oświetlenie LED-owe. Pierwszą ulicą, która jest tak zrobiona w całości w tym, w tej technologii jest ulica Torowa, o Wielbanku, w kierunku Toru. Jak Państwo widzicie, no, to światło jest takie troszkę dziwne. Staramy się w tym kierunku zmierzać. Mało tego, przychodzi bardzo wiele firm, które oferują się przebudowę, wykonać przebudowę w poszczególnych linii i w ramach oszczędności na tej linii oferują zamontowanie tych nowych technologii. Tutaj musimy oczywiście reagować zgodnie z ustawą publicznej, także nie da się takich kroków wykonywać, ale staramy się, żeby to, co jest nowe, było wykonywane w technologii LED-owej i to, co jest przebudowywane, również w tej technologii było. Może to jest środki również na rozbudowę, ponieważ chyba przekonać, to jest przybędzie punktów po prostu. Wykonaliśmy 18 projektów na rozbudowę sieci oświetleniowej i one
chyba, bo nie również tych punktów przy Renie. Tych punktów nadwynienia stanowi na 4000. Więc jest tego stosunkowo dużo. Dziękuję bardzo. Pan Marek, pan sędzia. Ja mam tutaj takie, szczerze mówiąc, chodzi o gospodarkę odpadami. Widzę, że jest dobry umysł, ale myślę, że następny rozdział, jeśli to są wydatki majątkowe, pewnie nie będą właściwe. Chodzi mi o bilans, a właściwie o stan systemu gospodarki odpadami. Już mam pewnie taką dłuższą dyskusję na komisji. Może to będzie się głowa, bo w każdym razie wiemy o tym, bo planowaliśmy to, że w systemie powinno być cirka 1 600 000 złotych, czy mamy obecne do dokumentu, takie mamy dokumenty, to jest wiedza sprzed 2 miesięcy, może 3. Na spotkaniu pani Teresa, miesiąc temu na komisji, stwierdziliśmy, że tej nadwyżki tego w tym systemie nie ma innej drogi. Zgodnie z Pani sugestią powiedziałem, że jest to racjonalne, dzisiaj już można, mimo że kiedyś byliśmy edukowani, to są pieniądze zaznaczone, że dzisiaj już te pieniądze, które są przez ludzi wydatkowane, finansowane w systemie, które na wiedzę mówię sprzed 2 miesięcy powinien być 1 600 000, miesiąc temu już nie było ani jednej złotówki. Pytam, czy jest dobrym momentem dyskusja nad budżetem o odtworzeniu tej kwoty? Już mówię, Panie Marku, proszę zobaczyć, po stronie dochodów mamy 6 100 000, tak. Po stronie wydatków 7 152 000. Widzi Pan różnicę? I to są właśnie wolne środki, które zostały w tym roku, 2017, po stronie dochodów 6 100 000, po stronie wydatków 6 594 000. To jest różnica z tego roku plus ten. Praktycznie wyczerpuje wolne środki. Czyli rozumiem, że w przyszłym roku wracamy do sytuacji, że jest pokrycie w systemie. A więc to, co my zaczęliśmy na tak drugie, trzeba będzie w przyszłym roku podjąć dyskusję na temat albo zmiany systemu, albo podwyżki z budowy. Nie, ja już pomijam, czy nam starczy, czy nie starczy, czy struktura odpadów może jest inna i ceny się zmieniły. Chodzi o mi o zasadę, że wydaliśmy wszystko, co było do wydania podczas kiedy, To nie tak, bo my bilansujemy dochody i wydatki z tego systemu. Mieliśmy 6 100 000 po stronie dochodów. Wydaliśmy 6 594 000, czyli te 494 000 to już jest na potrzeb środków, które były wolne, prawda? I w tym roku mamy po stronie, czyli na 2018, mamy po stronie dochodów również 6 100 000, natomiast po stronie wydatkowej mamy 7 372 512 tylko po stronie wydatków bieżących, bo jak Państwo zobaczycie do załącznika, tam jeszcze są wydatki. Czyli ta różnica to są właśnie wolne środki systemu. Ja bym jeszcze chciała uzupełnić głosy Państwa dyskusji, żebyście byli skąd, tak więc potrzeba nam kwota, którą wydajemy. To jest mieli się zarozstalać odpady w toku, czyli regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych. I z rzeczy zupełnie niezależnych, żeby Państwo przybliżyć ten temat, to jest 80 zł. Z 2018 do 2017 roku wzrasta cena 70 zł za tonę przyjętych odpadów przetworzonych, złożonych ze składowania. Musimy płacić więcej. To jest zupełnie niezależna opłata, na którą żadna z gmin nie ma. Wpływu to są nazwane opłaty marszałkowskie ustalone rozporządzeniem ministra środowiska. Tyle musi każdy składa odpady zapłacić, więc w skali roku to daje zwyżkę niestety 700 tysięcy więcej musimy wydatkować na za te odpady. Nie ma innej możliwości. Państwu, dlaczego te ceny nagle tak wskoczyły, bo to jest zupełnie niezależne rzeczy, a w 2020 roku, który zatem nie nastąpi jeszcze szybciej niż spodziewany, ta opłata ze 140 do 270. Szanowna Pani, ja się wcale nie zdziwię, jak z systemu, z bilansu, który mamy na sprzed 2 miesięcy 1 600 000, zostanie teraz 1 100 000, ale to 1 100 000 ma być fizycznie, ma być, nie? I ja rozumiem, że w tej różnicy jest. Dziękuję bardzo. Państwo, proszę.
No tu pani kierownik odpowiedziała, bo moje pytanie było, dlaczego tak duży wzrost o prawie 800 tysięcy złotych. Tylko teraz z odpadami. No i tu dziękuję, odpowiedzi już wcześniej dostałem. Pani Aniu, proszę. Ja chciałam zapytać o pana powierzchnia historycznego, ta kwota 141 775 zł. Na co ma być planowane wydatkowanie? 101 776 to jest realizacja programu LAL. A to są ci jako doradcy? Tak. A 40 to są drobne wydatki, które służą też ochronie środowiska. Tam mamy jakieś czujniki, takie różne rzeczy, to jest obsługa tych świateł. Mówimy wiele o tutaj różnych wskaźnikach finansowych, procentach. To my też pokusiliśmy się o pewnego rodzaju proporcje. Ten wydatek na całą ochronę powietrza i klimatu, który zawiera się w programie dofinansowania do wymiany pieców, to 0,74% całego budżetu wydatków. Czy to jest dużo? Chyba raczej nie. Mówiliśmy tutaj, pan Antoni, świetny przykład nam przytoczył, to jest 0,18% na tutaj obsługę Rady Miejskiej. Więc te kwoty są gdzieś poukrywane i to nie chodzi o to, komu zabrać, tak? Bo tak jak mówimy, no tutaj ciężko już z takiego małego procenta zejść. Jeśli chodzi o innego rodzaju wydatki. Ciężko tutaj powiedzieć nam szczególnie, osobom, które nie mają pojęcia, jak wygląda administracja i ta strona wydatków,
Natomiast jeśli chodzi właśnie o samą ochronę powietrza, mamy 3 600 000, jeśli chodzi o budowę instalacji fotowoltaicznych i mamy 1,5 000 000, jeśli chodzi o ochronę powietrza. I oba te projekty są bardzo ważne i chcielibyśmy prosić, żeby tak samo jak ta budowa program Prosumer, żeby w budżecie znalazły się również możliwe dofinansowania zewnętrzne, tak żeby ta kwota była maksymalnie duża. Dlaczego? Dlatego, że w tym apelu i analizie, którą do Państwa wysłaliśmy, no tutaj jeśli chodzi o arytmetykę, ona jest bezlitosna. Jeżeli faktycznie nie uda nam się z tymi programami zewnętrznymi jest coraz gorzej, żeby uzyskać te dofinansowania, jeżeli tylko ta kwota, tylko, chociaż cieszymy się, że tak to chciałem to zaznaczyć, będzie przeznaczana rocznie na wymianę kotłów, no to 24 lata potrwa wymiana tych około 6 000 palenic. To zdecydowanie za dużo. Zdecydowanie za dużo, bo też jak przytaczaliśmy w naszym opracowaniu, rocznie w Polsce to ponad 45 000 ofiar śmiertelnych wskutek smogu. Pokusiliśmy się również o przeliczenie, proporcjonalnie oczywiście, ponieważ takie statystyki nie są prowadzone, ile może to oznaczać bezpośrednich ofiar smogu w Skawinie. To jest prawie 75 osób. Przeliczając, że w Krakowie mamy 1400 osób, przeliczając liczbę mieszkańców tam i tu. Wcale nie mamy lepszego powietrza niż w Krakowie, a nasze statystyki pokazują, że bywa i gorzej. Mówi się o tym coraz częściej, że Kraków staje się teraz enklawą czystego powietrza, czy przynajmniej stanie się w porównaniu do otaczającego go tak zwanego obwarzanka smogowego. A jeśli mogę przekazać, to byśmy wrócili tak, do teraz, końca, to do końca. I właśnie teraz wracamy. I teraz wracamy właśnie, ale nie dało się, przepraszam, że tak długo, bez tego kontekstu. Bardzo na Państwa liczymy i bardzo Państwa prosimy o to, żeby pochylając się nad budżetem wydatków na 2018 rok i również na lata następne, przeznaczyć maksymalną możliwość ilość środków na to, żeby ostatecznie rozwiązać ten problem smogu i poprawić wymiernie jakość życia mieszkańców gminy Skawina. Chodzi tutaj o 40 000 osób. Jest to i wskazanie tego również, jeśli chodzi o ujęcie finansowe tego problemu, jako problemu priorytetowego. To znaczy, my odniesiemy się do tego tam, gdzie będą część majątkowe. Na razie są bieżące. Ja wiem, że cierpliwie pan przewodniczący wysłuchał, to jeszcze porządkujcie dyskusję. Bo pan jest pierwszy raz na dyskusji, bo że tego nie wie, że po prostu później będzie dyskusja na temat majątkowy i wtedy rzeczywiście poruszymy. I myślę, że również Żorzu się odniesie do tej kwestii. Proszę dalej prowadzić. Ja mam jeszcze takie pytanie związane z budżetem. Czy gmina, tu w tej pozycji oczyszczanie miast i wsi, czy gmina również oczyszcza drogi powiatowe, wojewódzkie czy krajową tutaj i czy na to zadają kwoty, czy to jest nie nasz? Nie, to jest tylko Proszę Państwa, to tak z powietrzem. Przegramy.
A ja pamiętam, że robimy wszystko, żeby otrzymać zewnętrzne środki. Pierwszy przetarg został uruchomiony, będą następne i w miarę możliwości. Jak będą większe środki, jeżeli tam widzi w tym budżecie rezerwę, a dołożenie 4-5 milionów, bo taka kwota trzeba było mieć. Ja nie widzę. Natomiast ponieważ zakład wodociągów i kanalizacji jest stworzony do tego typu celu, ma za zadanie aglomerację uruchomić i w ciągu 3 lat zrobić. To, co zostało, to następne. Sprawa pana prezydenta. Co mam odpowiedzieć? Nic, że to po prostu czekamy, czy będą środki zewnętrzne. Pójdzie szybciej, jeżeli nie będzie środków zewnętrznych, być może następne władze podejmą właśnie te kroki, co robią. Natomiast musimy poczekać do przyszłego roku, to było robić. Jeszcze pytanie, którego chciał pan Stanisław, proszę. Każdy dział ma pozycję, rozdział, pozostała działalność, 1 000 000 zł. Co to jest? Pozostała działalność. W każdym to występuje, ale ta kwota 1 000 000 zł mnie ciekawi. Akurat w tym dziale to jest utrzymanie placu targowego, zdrowia publicznych, hydrantów, fontanny i takie przepusty i takie rzeczy się w tym znajdują. Jeśli mogę dodać, pani skarbnik, skąd te pytania się biorą? Bo ja wiem, że projekt budżetu jest zrobiony na potrzeby przesłania do RIO, czy do innych instytucji i tak dalej. Przy czym szkoda, że nie ma takiej części opisowej na potrzeb rady. Mieszkańców tak samo, żeby były takie bardziej czytelne te zadania, żeby... Po prostu to jest taka moja uwaga, no bo czyta się ten budżet, ważniejsze wskaźniki i tak dalej i, no i trzeba tak zbierać, albo znaleźć komisję, albo czegoś to całość. Ja przepraszam, ale w opisie akurat w tym punkcie jest utrzymanie placu targowego, utrzymanie szaletu miejskiego, utrzymanie usługi weterynaryjne oraz... Czy był kiedykolwiek inaczej opisywany projekt budżetu? Znaczy nie, bo ja mówię, że może na przyszłość, że tak, że... Być może nowy kodeks wyborczy doprowadzi, że trzeba. Czy jeszcze są pytania dotyczące tego działu? Jeżeli nie ma, to kolejnym działem jest kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Łukasz, proszę. Tak, chciałem zapytać o biblioteki, to jest na stronie. Mniejszy troszkę na plac. Dużo mniejszy, dużo problemu. Tak. Wydatki na remont wydatków. A w przyszłym roku jest to dotacja. A na bieżące po prostu koszty są pokryte? Tak. Nie mam do tego, że mnie pewnie to zaznaczę. I pan, proszę, drugi. Ja mam takie do panu burmistrzu pytanie, no bo borykam się, mam trzy kapliczki przydrożne w Krzęcinie, w jakichś innych sojuszach też na pewno są. I takie od 10 lat jest typowo odbijanie piłeczki, że to należy do gminy, albo to należy do powiatu, to jest gospodarzem drogi. No i człowiek udział tłumaczy i tak patrząc, tu jakieś świetne postawy przyznaczył, że nie znam tematu. Czy nie było takiej możliwości na poziomie gmina, powiat, dogadać się, jak te sprawy rozwiązać? No to szkoda tych pięknych kapliczki przydrożne. Nie wolno. Systemem... To są robione kapliczki. Ale no ja... Tam gdzie są na działkach. Nie wolno samemu gospodarczym tego robić, bo konserwatów zabrania. No i tak patrzymy, kiedy ulubię to. Czy dostał pan radny odpowiedź, jak napisał pismo? Dostałem odpowiedź z powiatu, że kiedyś tam mamy zrobione, no ale to już prawa lata. No skoro jest to na terenie powiatu, no to tak jak mówię, ja nie wiem, jak jest. Co one przy drodze powiatowej? No, bo to jest pewnie właśnie drogowy powiat. Gmina Polon, gminy powiatu, jak już porozmawiamy, żeby... Jest to na naszym terenie, panie burmistrzu, na naszej gminie, więc też tak. Czasami takie drobne rzeczy męczą, kiedy rzeczywiście nie ma możliwości w jakiś sposób. Być może, to proszę, zwrócić się z takim wnioskiem, jeszcze raz zobaczymy, co zrobicie. Spotkamy się z powiatem, jest, przyjeżdża przeważnie zarządu powiatu, bardzo często jest nasz przedstawiciel, prawie że naszej parafii, więc nie ma problemu, żeby go zapytać i uruchomić. To dziękuję. Czy jest jakieś pytanie dotyczące tego działu? Pani Józef. Ja mam ogromną uwagę, bo akurat ten dział mi
są, jakie są. I tak naprawdę dla tej instytucji te środki albo zostały na tej samej ziemi, jakim były, albo nieznacznie wzrosły. Ale ja rozumiem, że nie ma pieniędzy, ale to też zawsze powtarzam, że kwestia, żeby te instytucje może bardziej się zaktywizowały w celu pozyskiwania środków zewnętrznych, bo są te możliwości, szczególnie, proszę Państwa, proszę pamiętać, że w przyszłym roku mamy stulecie odzyskania niepodległości, między innymi spotkamy tutaj pan Karol Kościelny, które odbyło się w piątek, zresztą sobotę, przepraszam, rano, dotyczące dziedzictwa rodziny Hallerów, też chodziło o ścisłe powiązanie z setną rocznicą odzyskania niepodległości. Ja mam nadzieję, że te wszystkie instytucje, plus wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie gminy, plus władze gminne, w jaki sposób przygotują wspólny program obchodów i w jaki sposób uda się na ten program pozyskać środki, to niekoniecznie z budżetu gminy, który jest jaki jest, ale też może wspólnie ze środków zewnętrznych przy współpracy z tymi instytucjami. Ja rozumiem, że wszyscy, którzy mają dostęp do wiedzy na temat środków zewnętrznych, spotkają się i będą szukać rozwiązania. Też nie jestem za tym, żeby takie spotkania się odbywały. Już się zaczęły odbywać, tylko nie chciałbym, żeby się to skończyło tym, że zróbmy i dajcie pieniądze. No nie, nie. Musimy wspólnie te pieniądze. Jeszcze jakieś pytania, co bym chciał? Jeżeli nie ma, to jeszcze dział kultura fizyczna. Pytania dotyczą tego działu. Tutaj w nawiązaniu mam taką prośbę, jeden wniosek do pana burmistrza. I tutaj też prośba do koleżanek i kolegów radnych. Też podjęliśmy jako komisja taką decyzję 12 lipca w tym roku, że wspieramy tutaj dobry szuk sportowy w Wiślanie na Śpolice. W związku z tym, że Wiślanie wywiązali się i dalej promują Wiślania, chciałbym po prostu odczytać taki wniosek, który byśmy złożyli na ręce pana burmistrza. Czyli Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji podtrzymuje decyzję z dnia 12 lipca. Na posiedzeniu, które odbyło się 22 listopada, wnioskujemy do pana burmistrza miasta gminy Stawna o wsparcie zbiorowego funduszu sportowego Wiślanie na działalność bieżącą w wysokości 300 tysięcy złotych z budżetu gminy na 2018 oraz wystosowanie terminu piłkarskiego do wymogu pozwalającego na wykonanie trzeciej ligi nożnej. Tutaj na pewno wszyscy członkowie komisji, którzy byli obecni na tym posiedzeniu, no jednogłośnie poparli ten wniosek. No my przyjmujemy wszystkie takie prośby, proszę Państwa, no i będzie za rozważanie. Tak jak powiedział, nigdy na debacie nie obiecałem i nie obiecam nigdy żadnych przedmiotów poza innym dniem. Myślę, że dobrze, że Państwo zauważacie, my też to widzimy, że rzeczywiście jest to promocja gminy, tak jak kolega powiedział, bardzo duża. Kwestia jest tylko tego rodzaju, że jak słyszałem na jesień, no to miał być partner strategiczny. Znaczy nie chodzi o partner strategiczny, tylko partner strategiczny jest na poziomie 60%. Wchodziliśmy po dużych firmach, różne zabiegi marketingowe zrobiliśmy. Ja nie obiecywałem tak jak panom nie obiecuję ruszek na wierzbie, nie? Ale przecież gmina może się zdecydować, że nie kontynuuje współpracy. Żadnego problemu nie ma. Wtedy będziemy musieli podjąć jakieś inne kroki. Myśmy pokazali na Komisji Sportu wyniki, jeżeli chodzi o promocję miasta i gminy Skawina. Co zrobiliśmy do tej pory, oprócz tego, że gramy w piłkę, jak reprezentujemy, pokazaliśmy koszty, które ponosimy. To jest ułamek tego, co prosimy od gminy. Ja naprawdę jestem zmęczony tłumaczeniem wszystkim, że nie jestem wielbłądem. I radni i pan burmistrz może podjąć taką decyzję, że nie idziemy w tym kierunku, tylko szkoda tych strategii sportu, które określiliśmy, że będziemy wspierać sport, świeże powietrze, inne różne takie. Ja uczestniczyłem w kilku takich debatach, jeżeli chodzi o strategię sportu. Można je wyciągnąć z szaf i zobaczyć sobie, co tam pisze. Pojawiło się stowarzyszenie, które działa stricte karytatywnie, cały zarząd, dokładają swoje pieniądze. Jeżeli nie będzie wsparcia,
a nie znajdziemy wsparcia z sponsora strategicznego, to jesteśmy na tym etapie, że są inne gminy zainteresowane wykupem licencji trzecioligowej i zdecydujemy się przenieść do innego miasta. Bo nie udało się znaleźć, ja poświęciłem bardzo dużo czasu, pan wiceburmistrz może potwierdzić, jeździliśmy z dużymi firmami, jedna duża firma podjęła rozmowę, przekazała nam pieniądze, to jest Ceska Gmina, który przychylił się. Reszta wszyscy zadzwonimy, obiecamy. Tak samo może być w systemie gminy. No, my nie naciskamy, uważamy, że zrobiliśmy dobrą robotę. Pokazaliśmy, bo było tam większość radnych, jeżeli chodzi o Komisję Sportu. Wykonaliśmy dużą robotę, jeżeli chodzi o promocję gminy Skawina. Ja bym chciał, żeby pan burmistrz pokazał stowarzyszenie albo organizację, o której w ogóle niejednokrotnie w ogólnej polskiej prasie było po 10 zmianek w tygodniu. Mi się wydaje, że swoją pracę charytatywną, podkreślam, wykonaliśmy. Ale to jest, ja już jestem po prostu zmęczony bardzo, bo zawaliłem swoich prywatnych spraw dużo, poświęcając się, półtora miesiąca nie chodziłem do pracy. Jeżeli nie udało mi się zorganizować dużo więcej pomocy, ale duże zainteresowanie firm. Nie doszacowaliśmy w pewnych względach budżetu, które przedstawialiśmy na tamtym, ale trzymamy się tego budżetu. Jeszcze chciałbym podkreślić, że dysponujemy najmniejszym budżetem trzecioligowym razem z Dąbrowicami. My zajęliśmy trzecie miejsce i myślę, że godnie reprezentowaliśmy. Uczestniczyliśmy w różnych akcjach takich i charytatywnych, promocyjnych. Pokazywaliśmy to na slajdach. Wyniki w internecie, żadne stowarzyszenie, ani żadne tu organizacje facebookowe, wliczając to w dni Skawiny, nie cieszyły się takim zainteresowaniem jak nasze wpisy na internecie. Ale to jest decyzja gminy. My prosimy o tyle, rozkulaliśmy to do tego momentu, do tego poziomu, że prawdopodobnie w grudniu będziemy VAT-owcami. To jest dla nas też problem. To się robi z tego przedsiębiorstwa. W grudniu mamy zebranie zarządu, muszę wciągnąć parę osób jeszcze, żeby się bardziej zaangażowały, bo ja niestety też mam rodzinę i na tym poziomie nie mogę się angażować. Jeżeli nie będzie wsparcia z gminy, jakieś ruchy mamy inne możliwości wyjścia z tej sytuacji, bo tyle pracy włożyliśmy w to, a tak, panie burmistrzu, nasza praca to dopiero 4 miesiące. Może trzeba dać szansę. Ale jeżeli będzie taka decyzja Rady Miasta i układających budżet, że nie wspieramy tej organizacji, jeszcze jest jedno, my do polityki się nie kochamy. Chciałbym, żeby współpracować ze wszystkimi radnymi, z prawa, z lewa, ze wszystkimi, staramy się tak, żeby była postrzegana ta organizacja. Ale to państwa decyzja będzie, czy jesteście zainteresowani tego typu promocją. Bo tak to lepiej spalić te dokumenty, które tworzyliście przez parę lat, bo tam jest wyraźnie napisane. Już pomijając, że pracujemy w takich warunkach, jeżeli chodzi o gminę Skawina, że nie znam zespołu trzecioligowego, a niejednokrotnie czwartoligowego, żeby w poniedziałek trzeba było się zastanawiać, gdzie będziemy trenować. Ponieważ mamy dwa orliki ze sztuczną nawierzchnią, jedno wojsko, które wybudowaliśmy za pieniądze sponsorów i prywatne. I teraz zamknijmy milenium, przenieśmy te 170 dzieciaków na Skawinę. Wkład pracy, jeżeli chodzi o rozwój sportu gminy Skawina, bo to jest połączone działo Milenium, Skawina i Wiślanie, wydaje mi się, że jest bardzo duży. Rozwój, w ogóle ogólny rozwój. Pokazała się szansa, wykorzystaliśmy, awansowaliśmy do trzeciej ligi. Niestety musimy rozmawiać o budżecie całorocznym, ponieważ niektórzy myśleli, że to będzie jednorazowy epizod, jeżeli chodzi o Skawinę. Niestety budujemy historię, ponieważ w historii Skawiny nikt na tym poziomie rozgrywkowym się nie utrzymał. Wystarczało 26 punktów w zeszłym roku do utrzymania. My mamy 32, jesteśmy na trzecim miejscu, czyli możemy mówić o budżecie trzecioligowym. Chcielibyśmy zacząć pracować w spokoju. Nie martwić się, że podpisujemy umowę znowu na jakieś pół roku, tylko mam jakąś strategię, ale bez wsparcia
Ja nie mówię, że w przyszłym roku, bo może jakoś ogarniemy tą licencję przyszłoroczną. Ale jak, jakieś inwestycje sportowe, to budzimy się, bo budują się mieszkania, budują się drogi, chodniki, dbamy o środowisko, zaczynamy dbać o środowisko, ale tego wolnego czasu i identyfikacją z tą gminą, ze Skawiną, gdzie ci ludzie będą mieli wychodzić? Jeżeli nie zainwestujemy tego budżetu też trochę w sport, w identyfikację. Ja mam taki przykład, bo tutaj kolega podawał, radni pamiętają. Zrobiliśmy taki otwarty trening, gdzie przyszło bardzo dużo dzieci z zewnątrz, nie tylko z Milenium. Tomek Stawowy to referował i wybierali sobie drużyny. Na przykład jeden Real Madrid, Barcelona. Nie, chcemy robić Wiślanie na Siedlicę. Podjeżdża autobus nasz, bo jednym z celów było oklejenie autobusu, firma, która obsługuje nasze wyjazdy. Wozili też na baseny dzieci. Czasem podjeżdża autobus do Kopanki, akurat przez przypadek tym, bo nawalił im ten, co jeżdżą normalnie na basen. O, dzisiaj to pojedziemy autobusem w Wiślanie. A jest taka anegdota jeszcze, chociaż wszędzie chcieliśmy promować całą gminę i miasto Skawinę, że anegdota idzie, gdzie leżą Jaśkowice, gdzie leży Skawina, koło Jaśkowice. Także taki zasięg był promocji, jeżeli chodzi o futbol. Ale do Państwa należy decyzja. Ja byłem już na Komisji Sportu, wydaje mi się, że przekonałem wielu radnych, ale w pewnym momencie ta grupa ludzi, która jest związana ogólnie ze sportem, bo to nie jest tylko nasz problem, to jest problem Piasta, to jest problem pana Skrzyńskiego, wszystkich, którzy tu tworzą szkółki. My jesteśmy jedynym stowarzyszeniem Milenium, którzy nie bierze opłat za zajęcia. Z dotacji i ze sponsorów. Niestety ta działalność jest taka różnica, były takie foldery, przedstawialiśmy. W czwartej lidze zrobiliśmy 440 km, a w tej rundzie tylko 4400. Wszędzie my ze wszystkiego żeśmy się wywiązali, jeżeli chodzi o promocję. Oblendowaliśmy cały sprzęt, musieliśmy dokupić sprzętu, wyglądamy dobrze, reprezentujemy tą gminę dobrze. Ale jeżeli nie będzie szerszego spojrzenia na sport, to nawet te 300 tysięcy plus VAT, jeżeli dostaniemy, jeżeli będziemy VAT-owcami i nie zainwestujemy w inne obiekty sportowe, to za dwa lata my i tak będziemy zmęczeni, bo będziemy musieli szukać. My przygotowania, panie burmistrzu, będziemy mieli w nowej chodzie. I tak wygląda. A jeszcze, jeżeli chodzi o sport, jest grupa biegaczy. Akurat mam syna, który odnosi duże sukcesy, jeżeli chodzi o lekkoatletykę. Jest dwukrotnym medalistą Mistrzostw Polski w tym roku. Ma duży talent, jest po badaniach. Ja muszę go 5 razy w tygodniu wozić albo do Wiliczki, albo do na WF Kraków. To proszę sobie powiedzieć, jaki to jest obowiązek. Na szczęście 5 dzieci już jeździ do Wieliczki. Musimy pomyśleć o tym, żeby stworzyć warunki. Ściągnęliśmy zawodników z gminy Skawina najlepszych i oni się identyfikują z tym miastem. Gdyby to nie byli miejscowi zawodnicy, to szczerze powiem, że za takie stypendia byśmy nie grali na poziomie rozgrywkowym. To są jednokrotnie w tej rundzie akurat były takie 4 wyjazdy, że trzeba było w piątek wyjechać. Dwudniowe. Naprawdę zrobiliśmy dużą robotę, ale to od panów burmistrzów, bo ja lekkiego szoku dostałem, jak zobaczyłem w projekcie budżetu, że nie ma ani złotówki. Wydaje mi się, że promowaliśmy to miasto na tyle, na ile potrafiliśmy. Ale jesteśmy, ja przynajmniej mówię swoje wrażenie, bo chłopaki są pełni entuzjazmu. Ja jestem już zmęczony. Naprawdę wszystkim tłumaczyć, że jest źle, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową w gminie Skawina. Myśmy doświetlili, jeszcze mam tego, doświetliliśmy wojsko, żeby w jakich warunkach trenować Milenium. I to są dwa obiekty tylko doświetlone, Radziszów i Milenium. Nie wiem, czy tam dotacje były. Myślę, że żadnej dotacji na to doświetlenie nie ten. Inwestujemy też bardzo dużo środków. Także panie burmistrzu, muszę powiedzieć, nie udało mi się strategicznego sponsora znaleźć. Dla mnie to powinien być MKS, bo tak funkcjonuje. Puszczanie po ulicy, Wieliczka, gdzie się ma teraz do trzeciej ligi, bo wie, jaka to jest promocja dla miasta. Jesteśmy przykładem dla wielu małopolskich gmin,
liczę na to, że będzie wsparcie i zrozumienie ze strony Rady, a przede wszystkim panu burmistrzu. Przepraszam, że nie udało mi się. Tu jest wiele międzynarodowych firm, które nie są zainteresowane. Trzeba by było się połączyć z Alekrem Smogowym, bo my robimy podobną robotę. Bo zanieczyszczają nam powietrze tiry, nikt się nie odezwał. Sąsiadujemy z Decybiuszem. Panie burmistrzu, nie wstyd by było, bo mnie jako prezesowi firmy Decybiusz by było wstyd, że dzieci się mogą napić na ogrodzenie. Byliśmy niejednokrotnie. To żeby nam w pewnym momencie pomóż, dali tam 10 tysięcy. To na taką firmę to jest jakiś ten, bo my mamy klub, który finansuje się ze składek sponsorów i z dotacji z Urzędu Miasta i Gminy jeszcze ogrodzenie z tak potężną firmą, albo że wyleci piłka, że łapacze by nie mogli dać, a oprócz tego zapływają. Ja miałem głosy takie, żeby włączyć się po prostu w pewne rzeczy, jak koledzy mnie namawiali. Ja wiem, że potrzebne jest, żeby to było wszystko zrównoważone, bo potrzebne jest, te firmy też nam są potrzebne. Ale niestety nikt nie, oprócz CEZ-u, gdzie serdecznie dziękuję prezesowi, jakby było takich 20 firm na tym poziomie, co to jest dla nich 20 tysięcy, żeby wesprzeć. Ale są inne inicjatywy. Dużo zbiera firmy budżetowo CEZ-u podróży sportu. Nam się ciężko jest przejść. Byliśmy na rozmowie, obiecali, ale ja nie mam czasu powielać tych ludzi. Naprawdę, bo swój prywatny czas poświęcam na to, nie mam z tego żadnego. Nie będziemy już przychodzić po prostu na sesję, zanudzać Państwa. Macie wszystkie dane, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o zasięg. Będą te pieniądze, to będą, nie będą, to po prostu nie będą. Czyli gmina jest niezainteresowana ani promocją, ani kulturą. I te wszystkie strategie, na które wydawaliśmy pieniądze, spotykaliśmy się, można wyrzucić do kosza. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Znaczy ja myślę, już mam nadzieję do tego wniosku, bo też byłam obecna na posiedzeniu Komisji Sportu 22 listopada i zresztą pan burmistrz Rzepisko, który był obecny, powiedział, że to jest kwestia tego, że też są właśnie inne kluby w gminie, które być może oczekują takiego samego wsparcia. Ale ja osobiście myślę, że i oczywiście tak zapewne jest, natomiast ta praca, która jest wykonywana przez Wiślanie Szkowice i tutaj dla dzieci i emocja dla gminy zasługuje na szczególne wsparcie i chciałam nawiązać do tego, co powiedział na komisji pan burmistrz Rzepisko, że jeśli radni podejmą taką decyzję, że warto ten klub wspierać, a myślę, że ten krótki apel czy prośba skierowana przez przewodniczącego Komisji Sportu do burmistrza jest wyrazem tego, że radni popierają tą inicjatywę, no to myślę, że wspomnę słów pana burmistrza, że te pieniądze się znajdą w budżecie. Jeśli taka będzie wola radnych, no, znajdzie to, że tak powiem, swoje spełnienie. Rzeczywiście, jeśli to przed pierwszym, to przed drugim czytaniem budżetu będziemy mogli taką pozycję do budżetu wprowadzić. O swoje, a robi dobrze. Nie ma takiej opcji. Tylko tak tutaj zastanów, jak radni postawą, proszę Państwa, my też chcemy dać. Tylko musimy znaleźć, gdzie ze skąd. Jeżeli znajdziemy. Dlatego zapytałem, czy jest strategiczny partner, bo tam miało być tak. Wydawało się, że jak przejdziecie po przedsiębiorstwach, bo pamiętasz, jak mówiłeś, że tak chętnie cała skabina jest szczęśliwa, jakie gratulacje i tak dalej.
I co się okazało? Może zostaliście sami. I zostaliście, no właśnie, dlatego mówię, ja wiem, że wszyscy są szczęśliwi. Ale nie zostaliśmy sami. No nie, jest bez tych strategicznych sponsorów. Dobrze, no zostaliśmy. Znaczy, ja pan, panie burmistrzu, powiem tak, toczyły się rozmowy z firmą deweloperską, która jest zainteresowana wejściem na rynek z Kaminy, chce budować szkołę z profesjonalną szkółką. Tylko do gości nie mam zaufania. Chcieli ode mnie ten klub odkupić. Ja bym chciał go kiedyś, nie wiem, w prezencie, bo nie mam takiej potrzeby, żeby. Chciałbym budować tę markę. Myślę, że kiedyś potrzebuję całej gminy, nie tylko Jaśkowic. I ja nie jestem zainteresowany tą ofertą. To już się kręciło, powiem panu szczerze, budżetem czteroletnim. Chodziły takie sumy. Żeby po prostu znaleźć miejsce, oni tu jeszcze zainwestują i... Tylko akurat do tych partnerów nie mam takiego końcowego zaufania. To są ludzie nastawieni na sezon. Na produkowanie piłkarzy, sprzedawanie ich dalej, bo są zaangażowani też w AW21, to jest największa szkółka piłkarska. Uważam, że tego typu inicjatywa to powinna być na poziomie, kiedyś w przyszłości, gdyby się pojawił strategiczny sponsor, a tak, tego typu klub był mądrze zarządzany na twardych nogach, to gdzie jest Puszcza Mikołowice? Ile ma przykładów? Ale my na poziomie trzecioligowym naprawdę ci zawodnicy się identyfikują z tym. Ci mali chłopcy. Także naprawdę, jeżeli może było to trochę emocjonalne wystąpienie, ponieważ... Powiem tak, nie trzeba nas przekonywać. Ja wiem, że to był może marketingowy zabieg, żeby po prostu dla tych wszystkich przekonać. My nie mamy się czego wstydzić, dlatego chętnie przyszliśmy na tą komisję sportu. Mamy dużo do naprawienia jeszcze. My nie jesteśmy też kryształowi. Musimy przeorganizować, tak jak mówię. Będzie zebranie walne w grudniu. Są chętni, żeby wejść do nowych władz. Tamtą firmę sprawdzam. W pewnych swoich kontaktach, jak ona się zachowuje, też się wywodzi ze środowiska kibicowskiego. My zmieniamy standardy, jeżeli chodzi o tą piłkę nożną. Na każdym meczu jakieś nagrody u nas można wylosować. Jesteśmy postrzegani w Polsce bardzo dobrze. Na początku policja była przeciwna. Pewnie, że się zderzymy z tym problemem. Jak przyjedzie motor Lublin i będzie musiał to wygrać, bo awansuje z budżetem tam 8-milionowym. I to tu przyjedzie 500 jakiś. Ale myśmy się do zaleceń policji, oni też zmienili do nas stosunek. Pan burmistrz blisko pamięta pierwszą rozmowę. To myślałem, że się zapadnie, ucieknie z tego stadionu. Ile było niedoróbek, ile niedociągnięć. Bo przyjechała powiatowa policja, bo to już po prostu obstawiają powiatowe. Ja mam telefon co weekend od powiatówki. Ale udało mi się zabezpieczyć, podpisać umowę z firmą zabezpieczającą mecze, która ma doświadczenie w tym. Jak firma mówi, trzeba 40 ochraniarzy, jak u Starszeszów było 40 ochraniarzy. My się dostosowujemy do pewnych standardów, słuchamy policji i oni też na nas inaczej patrzą. Że jak było mecz w ogóle bez podwyższonego ryzyka, to policja się zgodziła, żeby byli tylko, nie było ochrony, tylko wolontariuszy. Bo wiemy, że nad swoimi kibicami potrafimy zapanować, że nie ma żadnego awantu, wyzwisk. Przyjechała Resowia Rzeszów w sile tam 200 osób, połączyła się z kibicami Wisły. Tutaj czekała policja na nich, był kordon policji. Nie mamy zezwolenia na wejście kibiców obcych. Było zebranie, bo nie mamy warunków, żeby ich przyjąć. Czy lepiej ich puścić na stadion i tam ich kontrolować i przesunąć tam 20 ochraniarzy? Czy lepiej, żeby oni zostali przy autobusach, bo nawet nie ma parkingu z prawdziwego zdarzenia? Czy lepiej? I policja sama podjęła decyzję z firmą ochraniarską, tylko że ja wziąłem na siebie te barki z bratem, bo on jest akurat skończył kurs ochrony imprez sportowych do spraw bezpieczeństwa, on jest inspektorem. Ale policja mówi, lepiej ich puśćmy, bo jak pójdą na miasto, to jeszcze zdemolują coś, nie? Pojechali 0-0, kupili bilety, zjedli kiełbaski, pośpiewali i oni zobaczyli coś innego. Facet z Resowie wygrywa gadżety Wisła Jaśkowice i nie chce wyjść, a koledzy go wypychają, nie? Do różnych takich było przypadków, naprawdę żeśmy starali się, jak możemy, żeby zwiększać ten budżet, żeby to obciążenie gminy. Tylko wydajemy. Tam widziałem w budżecie 1 300 000, nie? Na promocję. Wydajemy różne gadżety. My z tego też robimy kubki radni, co byli na... Przepraszam, nie byli... Rozbijemy 500 000 na promocję. Czy 500, nie? My też w
w tej promocji dość mocno uczestniczy. Ale oprócz tego gmina też nie była przygotowana na następ trzecioligowy, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Tylko ona nie jest przygotowana, jeżeli chodzi nawet o prowadzenie szkoły. I to musimy sobie jasno powiedzieć, że jeżeli, no nie wiem, pewnie 2018 się nie uda tego wprowadzić, ale jeżeli nie będzie jakichś systemowych rozwiązań, jeżeli chodzi o samą gminę, o samo miasto Skawiny, bo już mamy od nich w Radziszowie, w Woli Radziszowskiej, zbudowaliśmy w Pozowicach, co pomału te obiekty umierają. Dlaczego ja nie byłem nigdy zwolennikiem budowy stadionu w Jaśkowicach? Bo jestem rozsądnym człowiekiem. Bo tam nikt nie dojedzie na mecz, nie uda mi się przyciągnąć średnio widzów 600. To jest chyba szósty wynik w trzeciej lidze. Nie jest to proste. Nigdy nie mówiłem, żeby budować stadionu z prawdziwego zdarzenia. Nigdy takiej wypowiedzi. Rozmawialiśmy wielokrotnie, że ja nie jestem zwolennikiem. Ponieważ uważam, że miasto i gmina Skawina powinna mieć jeden obiekt, który byłby wielofunkcyjny, który zasługuje na dla tych mieszkańców, dla tych biegaczy, żeby koncert można było zorganizować. Jakieś kulturalne przedsięwzięcie. Do tego dążmy, żeby ta wieloletnia prognoza się sprawdziła. Żeby, ja bym był za tym, jako mieszkaniec, wolałbym wpaść czasem do dziury, żeby było 2 km drogi mniej asfaltowej, a żebym mógł wyjść na koncert, czy nie musiał jeździć z synem do Wieliszki, żeby pobiegał w dobrych warunkach. Naprawdę przejedźmy. Ja teraz jeżdżę po Radzyniu, Podlaski, Boty. My naprawdę mamy się czego wstydzić. Apeluję tu do radnych, bo ja wiem, że tego budżetu nie da się zmienić w tym roku. Żeby pomyśleć o infrastrukturze sportowej w mieście. Bo 2 orliki to jest po prostu na miasto 25-tysięczne, jeżeli się mylę, to mnie pan burmistrz poprawi. To jest za mało. Tam, gdzie jeździmy, to są 2 boiska treningowe. Standardy to już jest w każdej gminie boisko pełnowymiarowe. Wtedy tam 4 grupy naraz mogą trenować. To nie tylko chodzi o Wisłę na Śpiewce. My pokazujemy jakąś ścieżkę, drogę. Może uda się w ten sposób strategiczny. Jeżeli się nie uda, to jakoś sobie poradzimy. Mi się wydaje, bo gminę na to stać, żeby pociągnąć to tak jak nie po ulicy. Tylko, że jeszcze raz apeluję o szersze spojrzenie. Ja wiem, że to będą są wybory w przyszłym roku. Dobrze pan burmistrz powiedział, że to nie jest wyborczy budżet. Bardzo dobrze pan powiedział. Tylko, że my jesteśmy bardzo zacofani, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową. Jeżeli to się nie zmieni, to ci ludzie nie będą mieli gdzie. Pana wnuki też by chciały może pobiegać. Nie wszystkich rodziców ze Skawiny stać, żeby włożyć do Wieliszki po prostu codziennie. Ja jestem tak, że musiałem przeorganizować swoje życie. Żona musiała być dzisiaj o 15, bo 15.45. Dajmy szansę tym sportowcom ze Skawiny, żeby oni też mieli szansę. Bo teraz sportowcy ze Skawiny to mogą się w ryczu i w szachy realizować. Dziękuję. Dobry moment, ale ja zdecydowanie krócej. Jeśli się tam debata nie skończyła, to mi się wydaje, że poza tym, co pan burmistrz wyjaśnia, co pan z Karnym wyjaśnia, co kierownicy wyjaśnia, prawdopodobnie wyjdziemy stąd z takimi 3 podstawowymi rzeczami, które mogą być jakby niedofinalizowane, niedofinansowane. Pierwsza rzecz, alarm spowodowy, w której mamy w budżecie wpisane 1,5 miliona złotych. I jak pamiętam, była sugestia, że to było około 3%. I powstały szachy. 3% od budżetu gminy, czy od dochodów własnych. I tutaj rzeczywiście, nie wiem, czy to jest kompromis, czy nie kompromis, ten 1,5 miliona jest znaczącą kwotą. Może was nie zadawala, może się nawet da coś w tym temacie zrobić. Jeśli chodzi o Jaśkowice, może na nasze nieszczęście, a może na szczęście, byłem na debacie 4 miesiące temu, było nas tam 3/4 rady, nikt się nawet nie wstrzymał, czy Jaśkowicom pomóc. Powiedzieliśmy A, pewnie trzeba powiedzieć B. Rozumiem, że pan burmistrz ma rozterkę, bo nie są tylko Jaśkowice. Natomiast w sprawozdaniu, które zdali miesiąc temu, czy nieco miesiąc temu na komisji, na nieszczęście nie ma najmniejszego słabego punktu, żeby chociaż wynik sportowy się na przykład nie gdyby kuleli na ostatnich miejscach, gdyby się nie wiązali z umów, to jest gminą,
są procesem z Unią wpisane, ale to się wszystko świetnie bilansowało i jest to zasadna rzecz i poważna sprawa do rozważenia przez pana burmistrza. I trzecią rzecz, którą jeszcze nie wiem, czy przedstawić, ja muszę za chwileczkę poproszę o uwagę do monitoringu mieści, ponieważ jest słaby punkt, ale to jest jakby jeszcze następny raz. Generalnie widzimy skąpety z niesmakiem, są z trzech punktów. No jakby może z oczekiwaniami tych, którzy tutaj noszą. Alarm smogowy, wiślanie, no i ja za chwileczkę też się nie obrażę, jak pan powiedział, że monitoring musi zostać na takim poziomie dofinansowania, jak jest dzisiaj. I oczywiście debata się, jest to zrobić, może to coś podejść jeszcze jakiś czwarty wątek. Więc widzę na razie, póki co, dwa wątki, zaraz chciałem wyłączyć trzeci. Przechodzimy do wydatków państwowych i zaczynamy od początku. Rolnictwo i łowiectwo pana. Ja chciałbym zapytać, z czego wynika potrzeba budowy modernizacji urządzeń melioracyjnych, w jakiej słusznie, nie wiem czego, tylko chciałbym tutaj od razu zapytać. To też na pewno ważne, ale czy my, jeśli to do nas należy, czy my mamy nasze urządzenia przeciwpowodziowe, no wiadomo, bo myślę w tej chwili, prawidłowe na terenie gminy zabezpieczone i czy to my nie zauważymy, mamy może to nie robić uważnie. I jeśli tutaj się o te 200 tysięcy przewiduje, tak jak powiedziałem na tym początku, nie wiem, z czego wynika koniec tej budowy modernizacji, czy budowy dekoracyjnych, ale czy jesteśmy, panie burmistrzu, przekonani, że nie trzeba cokolwiek zrobić przy zabezpieczeniach przeciwpowodziowych? Jesteśmy przekonani, to co robimy do tej pory bardzo poprawia przeciwpowodziowe zabezpieczenie. To, co może być po naszej stronie i to są właśnie te zadania, które poprawiamy w tej. Czy jeszcze jakieś pytania dotyczące tego działu? Jeżeli nie ma, to kolejny dział transport i łączność, jakieś pytania? Ale już skończę. Po prostu chciałem zapytać też podobnie jak poprzedni moim pytaniem, z czego wynika konieczność budowy drogi na ulicy Falbuchki? I to jest jedno pytanie z tym związane. Drugie pytanie to jest takie, czy mamy już jakiś przymiar? Zakładamy w budżecie 340-289 zł na autobus elektryczny. Czy my mamy już jakąś przymiarkę, jeśli się uda autobus kupić, gdzie on będzie jeździł, co będzie w drodze podmiar, czy jak? Może nie słyszałem. Jak jestem przy tej okazji, to powiem tak. Ja wyrażam tylko i wyłącznie rozgoryczeniem mieszkańców osiedla Ogrodzie. Proszę Państwa, buduje się parkingi w zasadzie we wszystkich rejonach. Ludzie to widzą, którzy tam mieszkają. Wiemy dobrze, że jest to prawie najwięcej zarządzanych, największa liczba, jeśli chodzi w stronę miasta, tam ludzi mieszka. Widzą parkingi przy parku, widzą przy poście, widzą przy basenie, widzą przy konstytucji 3 maja. W tej chwili kolejny parking, a na ogrodach naprawdę nic i to prawie nic nie robi, pomimo, że były takie przymiarki nie od dziś. I to ja wiem, co ja wiem, że może tylko chciałbym, żebyście mnie zrozumieli, panie burmistrzu, że to nie jest moje, tylko mieszkańców rozgoryczenie coraz większe. Że widzą, tu się buduje, tam się buduje, a takie mówienie, że w tym roku, albo w tamtym, czy tego, no ale mówią nic. No natomiast przy tej okazji to może nie jest związane ściśle z budżetem, ale jeśli ja zobaczyłem projekt taki i bardzo słusznie, to mnie bardzo cieszy, że te trasy rowerowe powstają, ale jeśli zakłada się tu przy ogrodach, przy MPS-u budowę trasy rowerowej, gdzie akurat była taka, no powiedzmy, inspekcja z udziałem policji i straży miejskiej, gdzie tam, gdzie jest ten skwerek taki na tych 12 metrach, tam by można było poszerzyć i tam też przewidzieć, choćby parę, każda ilość, choćby ja powiem tak, gdyby tam zrobił 1, 5, 10 miejsc parkingowych, to by ludzie już, mieszkańcy osiedla ogrody powiedzieli, no nareszcie gmina coś tam robi, a tak to widzą, że się wszędzie rozwija tam nic. I to powiadam, wyrażam rozgoryczenie mieszkańców nie swoich. Tyle, dziękuję. Panie Tomku, jeśli by można prosić o autobusie elektrycznym, powtórzenie tego, co pan powiedział, w jednym zdaniu bardzo proszę. W jednym zdaniu to tak, dostaliśmy środki zewnętrzne na taki projekt. On się składa z trzech faz. Faza pierwsza, ta, która się widziała przez około pół roku, co najmniej 2018, czyli diagnoza, jak ten autobus powinien jeździć, które, jakie kursy i tak dalej. Generalnie chodzi o to, żeby ludzi zwieźć do
przystanku kolejowego w Skalwinie. W drugiej fazie funkcjonowanie tego autobusu. Dzisiaj trudno jest odpowiedzieć na pytanie, czy to będzie zakup autobusu, czy zakup usługi na przykład z MPH krakowskiego. Trzecia faza, podsumowanie, wyciągnięcie wniosków na przyszłość, no i dalsze funkcjonowanie już w ramach systemu, zmienionego systemu już wtedy w całości gminy Skalwin. A obsługa tego autobusu, bilety, to tak, macie to już jedną pizzę. To jest na 2019, jak się spotkamy. Będzie to darmo. No nie, to jest to plan. Jest to. Ale w biurokracji na razie będzie więcej. Na razie jest ładna prawda. Panie burmistrzu, panie radny, zbyt doczekliwe pytania pana. Zaraz to dobrze. A teraz szybko rozgoryczenia. Może nie będę rozgoryczy. Pan radny doskonale wie, że projekt to jest projekt. W trakcie roku mamy zestaw zadań, które są na rezerwie i po pierwszym kwartale może się okazać, że pan będzie zachwycony. Panie, że jeszcze pan był okiem. Nie, to mam taki problem. Czyli jeszcze pani przed panem. Proszę Państwa, takiego pytanie, ponieważ tutaj założone zostało w budżecie 800 tysięcy na realizację zadań w ramach IS-u. Rozumiem, że mamy wstępne dogadanie, mówię kolokwialnie. Zaczynaliśmy propozycje wielu zadań do powiatu. Powiat to koryguje, sprawdza, gdzie są projekty, gdzie nie ma co zrobić i będziemy pewnie w najbliższym czasie robić. I że dołożą te drugie. Tak, dołożą te drugie. Prawdopodobnie, bo też są problemy, nie bilansują się i no, jest. No to prawda. Dziękuję. Pan Antoni, proszę. No to w tym samym temacie tylko mam pytanie, czy i inwestycje dotyczą tylko dróg czy chodników też? Chodników też. Tylko tak jak mówię, jeżeli jest gotowy na koniec listopada projekt lub do połowy grudnia. Czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące tego działu? Pan Stanisław, proszę. To nie udziały, tylko o tym, że o transporcie. Proszę zwrócić uwagę, drogi publiczne gminne. Kwota jest znacząco mniejsza, bo to jest ponad 2 miliony złotych. Niesie tegoroczne nakłady. Mimo, że większy jest tu udział programy z dotacji, prawda? Integracja transportu kolejowego, czyli wokół stacji cała powstać. No i czy to nie za bardzo, za duże oszczędności, czy zmniejszenie, nie oszczędności, znaczące zmniejszenie kwoty na drogi gminne. I chyba nie byłoby tu wielu dyskusji, a dyskusje jeszcze będą w naszym ciągu. Gdyby te nakłady były no co najmniej porównywalne z rokiem tym, 2017. Znaczy to my wiemy o tym, że jest taki harmonogram wykonania, my wiemy o tym, że pewne rzeczy mogą się pojawić w trakcie roku, nie ukrywamy. To jest projekt. Możemy rozumieć, że w sytuacji oszczędności na tych wydatkach dzisiaj jest... Przetargi pokażą na co to jest możliwość przywrócenia na drogę gminne? To znaczy, ale z którego? No, gdyby była oszczędność na programie finansowania ludzi środków, jeśli chodzi o integrację transportu kolejowego, nie, bo nie, też nie. Nie. To jest zadanie określone. Nie. Tak samo z dróg powiatowych, jak i wojewódzkich. Nie ma możliwości. Nie działa. Czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące tego działu? Droga wojewódzka 953 to jest do szkoły, tak? Tak. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania dotyczące tego działu? Jeżeli nie ma, to kolejny dział jest turystyka. Bardzo proszę, panie marszałku. Jeszcze Tomasz, ja do pana mam pytanie. Bo na jest uchwała na najbliższą sesję za tydzień o dofinansowaniu 50 tysięcy dróg, nie dróg, tylko szlaków rowerowych. Zapytałem pana burmistrza, kiedy, więc pan powiedział, że będą to na zrealizowanie tych szlaków rowerowych jeszcze w tym roku. Widzę, że w tym momencie mamy odbudowę szlaków rowerowych na poziomie 100 tysięcy dróg przewidzianych w przyszłym roku. W związku z tym, że jest nie tyle medialny szum, ale realny z powstaniem tej nowej spółki, która ma
przejąć wały. W związku z tym na dzisiaj słyszę, że mogą się skomplikować, a na pewno wstrzymane zostanie na dłuższy czas, dopóki się to wszystko nie ureguluje, budowę tych śladów rowerowych na wałach. Jak pan to widzi, na ile to wstrzyma nam to, co się zaplanowali? Czy te 100 tysięcy złotych też jest fragmentem na wałach, które no nie wiadomo, czy się zdarzą? Znaczy tak, jeżeli chodzi o to, co jeszcze w tym roku, to mamy dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, jeśli musimy zdążyć tym odcinkiem przez nich i to jest w tym roku w budżecie i to chcemy w tym roku zdążyć. Ta kwota 100 tysięcy no, może nie jest jakaś oszałamiająca, zwłaszcza że w zeszłym roku mieliśmy, czy w tym roku mamy więcej. Natomiast no, sami Państwo widzicie, ile tych różnych wydatków jest, w związku z tym no, to są ważne rzeczy, ale powiedzmy, że możemy je ograniczyć. My mamy w tym roku, kończymy projektowanie kilku odcinków na wałach między innymi, chociażby na wałach Sosnówki, tak? To jest między Ochodza. Tam jest taki fajny odcinek rekreacyjny. No i te pieniądze są jakby są przygotowane pod ewentualną realizację tych odcinków w przyszłym roku, a projekty robimy w tym. Czy to zawirowanie podobno? W tych rzeczach nie. Natomiast no, myśląc o kolejnych inwestycjach, w tym tej największej, która na razie jest w fazie wyłącznie jakiejś koncepcyjnej, mianowicie ścieżki na kanale Łączańskim, ale tak jak zaznaczam, to jest wyłącznie w fazie koncepcji. Tutaj nie mamy żadnych pozyskanych środków, ani nie planujemy co pozyskać. No tak, to przy takich rzeczach może to mieć jakieś powiedzmy zawirowanie, bo do końca nikt nie wie, jak ten instytucja Polskiej Wody będzie funkcjonować, tak, na jakich to będzie zasada. I sądzę, że rzeczywiście pierwszych kilka miesięcy nowego roku na pewno będzie, zanim oni się już taką poukładają, wyłącznie. Może być opóźnienie, ale z naszego punktu widzenia nie ma to większego znaczenia, bo to, co mamy zaplanowane w budżecie, to mamy projekty w tym roku. Czy jeszcze jakieś pytania dotyczące wydziału? Jeżeli nie ma, kolejny dział to jest gospodarka mieszkaniowa. Jakieś pytania dotyczące tego działu? Jeżeli nie ma, kolejny dział to jest działalność usługowa. Jakieś pytania dotyczące tego działu? Bo jest to do zbadania. Tak, jest tylko na Komisję Gospodarczą. Kolejny dział to jest administracja publiczna. Jakieś pytania dotyczące tego działu? Proszę, jaki jest zakres remontu przemysłowego? Tak, tak. Bezwieża. Aha, tak, to rozumiem. Bezwieża. Na rynek jeden bezwieża. I to jest jednoroczny remont? Tak. Oczywiście. Tak to mówię. Bardzo konieczny przeciekaj w tej sali. To już nam się obawia. To jest upowiadane po prostu. Panie burmistrzu, nagrywamy to już. Proszę Państwa, była 20-letnia konwencja, a 26-letnia była tego. Wymiany dachu. Czy jest jakieś pytania? Panie Antoni, proszę. Ja mam pytanie, panie burmistrzu, to kwota 650 tysięcy na cyfrowa skarbna rozwój elektronicznej administracji, czy to będzie finisz tych prac? Nie. To znaczy tak, ten projekt w tym momencie jest w trakcie już wdrażania i faktycznie my go powinniśmy zakończyć, myślę, że do końca przyszłego roku, czy znaczy do końca 2018 roku. Czy jeszcze jakieś pytania dotyczące tego działu? Już nie ma, kolejny dział to jest bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Czy pytanie do tego działu? Bardzo proszę. To jest jeden z tych punktów, o których przed chwilą zahaczyłem. Jest to rzecz nowa, ale wynikła z przeglądów, do których pan burmistrz zobowiązał Straż Miejską. Po przeglądzie osiedla Ludzkiego, podobno są przeglądy te wszystkie inne osiedla również. Nie widzę śladu na razie w dokumentach, ale nie musiały być one przydane na papier. Myśmy akurat przeglądy takie. Ja osiedla napisałem również w tych dokumentach, co potwierdziła Straż Miejska, nie ma jedynie policja. Na osiedlu Bukowskim funkcjonuje 6 kamer. W nocy
widoczność na tych kamerach jest zero. Osiedle Bukowskie podejrzewam w związku z tym, że podobnie jest, ale nie walczy o inne osiedla, podobnie jest na innych osiedlach. Proszę zobaczyć, proszę sprawdzić, ja to przelałem na papier, na przykład w debacie w sprawie bezpieczeństwa panu burmistrzem, bo nie uprzejmie to przekazać. Bardzo uprzejmie proszę, rozważcie państwo, bo 150 tysięcy złotych, to według mnie to jest 8 kamer. To jest nic, nie mamy nadal, albo teraz wyszło, że w nocy miasto jest niechronione. Osiedle Bukowskie ma tylko jedną kamerę, którą w nocy można obejrzeć, to jest ta nowa założona 2 miesiące temu. Pozostałe skuteczność ich jest zero. Jest to potwierdzone przez Straż Miejską i przez Policję i my również. Nie odnoszę się do tego, czy podobna sytuacja jest w innych osiedlach, bo podejrzewam, że tak, ale nie chcę za nic się wypowiadać. Sprawa wymiany kamer jest, uważam, bardzo ważną rzeczą. Nie wiem na jaką skalę, bo w gminie to 150 tysięcy złotych jest zdecydowanie za małą wartością. Nie podpowiadam komuś skubnąć, żeby na to było. Pana burmistrza bardzo uprzejmie proszę. Jest to, i ja się nie obrażę, jak pan powie, że nic z tego nie będzie. I nie chodzi mi o alibi, że ja zgłaszam problem, a gmina nie reaguje. Jest to poważna sprawa. Nawet kamerę, którą założyliśmy na gimnazjum numer 1 w wypadku tym sierpniowym, jeśli teraz pójdziecie państwo, bo jest ściągnięta z PKP-em, w nocy nic nie widać, już nie mówiąc o tych kamerach, które do tej pory funkcjonowały. Jeszcze raz stwierdzam, że w mieście prawie nie mamy monitoringu żadnego w nocy, w związku z tym kurę dusza bez kontusza, jeśli państwo nie wierzycie, przejdźcie na Straż Miejską. Ja tam byłem z policją, byłem z kolegą z zarządu, byłem ze Strażą Miejską. Oglądali tą notatkę, panu burmistrzowi przekazałem. Bardzo uprzejmie proszę, rozważcie, czy nie dałoby się coś z tym zrobić. Panie Bartule, to do końca nie jest. Niektóre osiedla składały w tym roku już pieniądze ze swojego budżetu na rozbudowę monitoringu. Jest kilka nowych kamer na osiedlach z pieniędzy osiedlowych. Teraz jest kwestia tego rodzaju. Pana prawo do burmistrza, burmistrz podłożył 150 tysięcy złotych. Zobaczymy, ile zarządów osiedli, ile mieszkańców podłoży ze swoich 500 tysięcy złotych na rozbudowę monitoringu. A tutaj może być kwota 450 tysięcy złotych. Zobaczymy, co będzie dało. Chcę, tylko wszystko się zgadza, ale proszę nie liczyć tylko i wyłącznie na to, że zarządy osiedli załatwią montaż czy niedobór tego standardu w kamerach. Tego się nie da zrobić. Ale nikt nie mówi, że załatwi. Nikt tak nie mówi. Kamery, które na Jana Pawła montowaliśmy, są ich pieniędzy bez udziału zarządu osiedlowego Polski. Wszystko się zgadza, w związku z tym pozostałe kamery, właściwie w nocy ich nie ma. A noc ich nie ma. No po cóż operatorzy, jak nic nie widzą, a myśmy to oglądali jako komisja rewizyjna, że nic nie widać. Nie chcę rozciągać tego. Proszę rozważyć i sprawdzić, czy rzetelność moich informacji jest taka, jaka jest. To można w bardzo prosty sposób zweryfikować. I tylko to uważam, że zarządy same sobie z tym nie poradzą, a po prostu nie ze strony, jak rozłożymy to na x lat, to za rok się może statystycznie podejrzewam, że się sobie z tego tak jak w tym przypadku możemy bardzo szybko spotkać. No to tak mamy. Oby tak oczywiście nie było. Rzecznik dał jednego roku na dwie kamery. Udało się przekonać to zarządu. Nie wszystkim mieszkańcom to się spodobało, ale może w przyszłości to też ważne. Inicjatywa zarządów będzie właściwa i słuszna, ale nie są tylko kamery, więc jeśli tego nie zrobimy z pomocą gminy, to będziemy się z tym dwujać dłuższe czasy. No to jest to niewiele. Zdajemy sobie sprawę. Wiemy, jakie są potrzeby, ale to dużo zdefiniowane. Wiemy, co trzeba zrobić, żeby ten monitoring był naprawdę na wysokim poziomie i wiemy, ile trzeba położyć tam środków. Są bardzo duże pieniądze. Nie mówię nie. Podejrzewam, że wcześniej niż później spotkamy się i znowu będziemy się wstydzić, jak trzeba będzie odtworzyć kamerę, która powinna mieć, coś powinna wskazać, a ona nie wskazuje nic. Przepraszam, to chcę powiedzieć, ale to jest, według mnie jest to istotne i ważne i proszę mnie, żeby to wyeksponować. Więc dla mnie to jest jakby trzecia rzecz. Poza tymi dwoma, które już były oglądane. Jeszcze jakieś pytania z tego działu? Jeżeli nie ma, to powinien dział, to jest oświata i wychowanie. Jakieś pytanie dotyczące tego działu? Nie, ja
drugie z pytania mogę odpowiedzieć. I to jest dla mnie pierwsza rzecz. Prawdopodobnie przy pewnych warunkach złożymy autopoprawkę. Bo jeżeli rzeczywiście dostaniemy dotacji do finansowania w dużej wysokości, to dlaczego mamy z tego nie skorzystać? I na tej zasadzie powinniśmy funkcjonować. Po pierwsze, dla mnie najważniejsze jest tam, gdzie możemy uzyskać dotację. I dlatego przy pewnych warunkach w autopoprawce złożę taką propozycję, żeby dać 500 tysięcy na tą salę gimnastyczną. Uruchomimy dopiero wtedy, kiedy będzie dotacja. Kiedy Państwo oczywiście będzie uruchomić. Nie mówię w pociągu. I dla mnie to jest coś, co mnie przekonuje. To, co Pan to mówił o skoku. Oczywiście dajmy 1,5 miliona. Szukajmy programu, nacierajmy na tych, co decydują. Podobno ma też podatek z reklamówek, inne. No nie dołożą wojewódzkie fundusze, inne fundusze, kamery, 150 tysięcy. Poszukajmy, zobaczymy ile osiedla przeznaczą i wtedy będziemy szukać ewentualnie więcej. W ten sposób patrzmy na budżet. A czyjeż to są pieniądze dla osiedli? To są Franka, Józka, Hani? To są budżetowe pieniądze. Panie burmistrzu, wszystko się zgadza, natomiast uważam to za poważną sprawę do załatwienia w miarę szybko i dlatego uważam, że nie podołamy, żeby to załatwić szybko. Panie Marku, będziemy próbować załatwiać jak najlepiej. Czy nam się uda od razu, czy nie? System monitoringu był kilka lat, kilkanaście lat niemodernizowany. W tej chwili trzeba to zmodernizować i w tym kierunku idziemy. I myślę, że taki cel nam służy. Proszę bardzo. Czy jeszcze jakieś pytanie na początku tego punktu, tego działu? Jeżeli nie ma kolejny dział, to jest pomoc społeczna. Jakieś pytania dotyczące tego działu? Pani Adam, nie bardzo proszę. Powiem, czy to w tym, czy nie w tym, ale to tak zapytam pana burmistrza. No bo myśmy w tym roku podjęli uchwałę o tej karcie seniora. Pan burmistrz miał regulamin i tak dalej. Czy to pociągnie jakiekolwiek koszty, to uruchomienie, jeżeli zaplanowaliśmy, że od przyszłego roku, od stycznia zacznie to funkcjonować, czy nie? Ja zapytam, czy ktoś złożył jakiś wniosek o coś. No i odpowiedź już uda, to zostaną w kierunku. Dziękuję. Proszę. Czy jeszcze jakieś pytanie dotyczące tego roku? Jeżeli nie ma, to pozostałe zadania z dostartowywanie odpadów selektywnie zebranych, plus taki punkt edukacyjny dla dzieciaków, no, w ramach edukacji. I te 50 tysięcy jest na przygotowanie dokumentacji i wszystkich niezbędnych dokumentów do złożenia. Mam się do tego, to jest trochę połączone z następnym działem, bo mówię o tej karierze w tym momencie. Inwentaryzacja terenów zdegradowanych i rewitalizacja obszarów miasta i gminy. Tam jest zaproponowane 500-1600. Myśmy tego nigdy nie robili, nie? Czy to jest na zapas trochę wyliczone, czy to jest takie... Skąd się te kwoty biorą? Bo to jest coś, co nie istniało jeszcze. Jakby nie bardzo się jest do czego odnieść, nie? Lub z czym porównać. Znaczy, no to są środki, które przede wszystkim są pokazane w budżecie jako element wniosków, które mamy poskładane. Tak? I to jest przede wszystkim pokazanie grantodawcy, że jesteśmy przygotowani z naszej strony na przyjęcie tych dotacji. Natomiast jak się stanie, no to tego dzisiaj nie wiemy. Jesteśmy w trakcie oceny dwóch wniosków rewitalizacyjnych. Jeden dotyczący obszarów wiejskich, drugi dotyczący miasta. Obydwa są po ocenie formalnej, którą przeszły. Są obecnie na ocenie finansowej. Po ocenie finansowej jeszcze będzie ocena merytoryczna. Należy przypuszczać, że najwcześniej gdzieś decyzja o dofinansowaniu będą podejmowane. Czy jeszcze jakieś pytanie do początku tego działu? Jeszcze pan, tak? Wcześniej mój pan startem odnośnie wydatków mówiliśmy teraz o inwestycjach, jeśli to jest właściwy moment, to jeszcze raz chciałbym przypomnieć naszą prośbę i naszą apel. Już jesteśmy po wielu
i to mówił również pan z Komisji Sportu. Ochrona powietrza jest wszędzie. Jeśli chodzi o ochronę zdrowia, jeżeli chodzi o pomoc społeczną, to wszystko jest ze sobą powiązane. Dlaczego? Już w 2023 mieszkańcy gminy Skawina, już patrząc z punktu widzenia takiego pomocowego, nie o zdrowie i życie, co jest najważniejsze, ale z punktu widzenia aspektu społecznego, mieszkańcy uchwałą województwa małopolskiego zobligowani są do zaprzestania używania przestarzałych kotłów, których mamy około 6 tysięcy. Proszę, żebyście Państwo również spojrzeli na te wydatki pod tym względem. Czyli, że gmina pomaga mieszkańcom na dopełnienie tego obowiązku, który wynika z uchwały antysmogowej. To zostało tylko 5 lat. I tak jak kalkulowaliśmy, przy 1,5 miliona dotacji własnej, jeżeli, a trzeba też zakładać ten czarny scenariusz, nie uda nam się pozyskać funduszy zewnętrznych, ponieważ tak jak przytaczaliśmy projekt prosument, one nie są ujęte w budżecie, zatem nie są pewne, obyśmy je dostali, to mamy 24 lata przy tych nakładach na wymianę, jeżeli zakładamy tylko te 50% dotacji, a gdzie jeszcze są ci, którzy za 50% nie są też w stanie wymienić tych kwalentów. Dlatego przy założeniu takim, tutaj pan radny Fugiel mówił o pewnego rodzaju szachach, to była, może nie chodzi o szachy, tylko chodzi o pewnego rodzaju ujęcie, mówiliśmy o 1,5% budżetu gminy, potem mówiliśmy o 1,5% budżetu własnego gminy. Stąd różnica 2,7 miliona i 1,5 miliona. I właśnie ta kwota, już bez procentów, 2,7 miliona w tej kalkulacji, którą Państwu przedstawialiśmy, ona gwarantuje, że jesteśmy w stanie w 12 lat wymienić własnymi środkami przy założeniu 50% dotacji te wszystkie paleniska, jeżeli wszystko będzie na to stać. Przy założeniu, że uzyskamy drugie tyle finansowań zewnętrznych, mamy 6 lat. I to jest coś, co jest namacalne, co jest realne. Jeżeli mówimy tylko o 1,5 miliona środków własnych, to mamy te 24 lata, prawda? I dlatego to chcieliśmy jeszcze raz, mówiąc kolokwialnie, położyć na stole, żebyście Państwo przyjrzeli się tego typu opracowaniom i analizom, ponieważ one pokazują, to jest jeszcze raz bardzo dobrze, że mamy te 1,5 miliona i to jest pierwszy budżet, jaki gminie Skawina ma tego typu zapis, tylko musimy sobie zdać sprawę, czy to jest faktycznie to, co pozwoli nam osiągnąć efekt, bo efekt się tutaj najbardziej liczy i osiągnięcie tego efektu i poprawę warunków nas wszystkich apelujemy do Państwa. Ja uczyłam się od tej dyskusji, tylko że to też musi mieć pewną świadomość, że nie wszyscy składają wnioski. To, że mamy 6 tysięcy paleniów do wymiany, to nie mamy tych wniosków złożonych. Tak, ale mamy 1200 wniosków, których nie jesteśmy w stanie obsłużyć. 1200, ale 6 tysięcy. Jeżeli zdarzy się tak, to też rozmawialiśmy na ten temat wielokrotnie. Jeżeli by się zdarzyło tak, to też jest kwestia wieloletniej perspektywy finansowej. Jeżeli zdarzy się tak, że obsłużyliśmy wszystkich za te 50% dotacji, którzy mogą ponieść drugie 50% nakładów sami, zamykamy program, tak? Myślimy o innych rozwiązaniach, ale póki co właśnie o tym mowa. Nie jesteśmy w stanie obsłużyć tych 1000, już teraz panie burmistrzu, proszę mnie poprawić, 1100 niezrealizowanych wniosków. Dopiero teraz, my też rozmawiamy z ludźmi, teraz ruszyły te dofinansowania, one są pewne, ponieważ będziemy je sami finansować. Wcześniej to zawsze była niewiadoma, czy uzyskamy środki zewnętrzne, czy nie. I za 1,5 miliona jesteśmy w stanie, już nie pamiętam, około 250 kotłów, czy 220, a za 2,7 miliona 450 kotłów. Tak pracowaliśmy w programie walki ze smogiem. Dlatego to jest ważne i być może nie trzeba będzie tego kontynuować przez te 12 lat, ale właśnie, a jeszcze jest jeden ważny aspekt. Ludzie teraz mówią, że dostałem informację, będę podpisywał, tylko teraz nie zdążyliśmy, bo te środki zostały zadysponowane już przed, już troszkę za późno, jeśli chodzi o wymianę przed sezonem grzewczym. Natomiast ludzie już czekają na te pieniądze. Są podpisywane, prawda, panie burmistrzu, pierwsze już umowy odnośnie wymiany w następnym roku. Znaczy umów teraz nie podpisujemy, bo póki nie mamy budżetu, to ja nie mam podstawy. Pierwsze wnioski już są. Ale ta zmiana, czy wprowadzenie tych środków do budżetu pozwoli nam jedną rzecz zrobić, uruchomić ten program zaraz na wiosnę, a nie czekać na dotację, którą decyzję mieliśmy w sierpniu. Stąd te opóźnienia, czy
rozpoczęcie tego programu na jesień z efektem tego, że były dotacje, a dotacje niestety są przyznawane tak jak są. I o ten aspekt właśnie też nam chodzi, o ten aspekt promowania tego, bo dużo się teraz mówi w Skawinie dzięki również Państwa zaangażowaniu w te wszystkie debaty. Jest wola społeczna, żeby wprowadzać te zmiany. Ludzie zaczynają rozumieć problem. Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia, ale właśnie w tym momencie jest to kluczowy rok w naszej ocenie, tak jak było to w Krakowie, ten nakład powinien być wystarczający, żeby rozpędzić tą wymianę. W pewnym momencie jesteśmy pewni, że będzie tak, że jeżeli ktoś wydał te 50% na ekologiczne źródło ciepła, on pierwszy będzie niezadowolony z tego, że kto inny smrodzi w jego okolicy, prawda? Więc ta pewnego rodzaju interwencjonizm jest tutaj potrzebny i właśnie to jest ten kluczowy rok, żebyśmy przeznaczyli maksymalną kwotę, a ta kwota, o której mówimy, no niestety w perspektywie 24 lat w czarnym scenariuszu na taką perspektywę rozciąga tą wymianę pieców. Dlatego jeszcze raz bardzo prosimy o nadaniu tej sprawie również w ujęciu finansowym, bo to jest właśnie ten kluczowy aspekt, którego mieszkańcy sami nie mogą zrobić, nadaniu odpowiedniego priorytetowi, żebyśmy mogli się pochwalić, tak jak się chwalimy tymi programami, tak jak się chwalimy naszymi działaniami, skuteczną, wymierną walką z tym naprawdę potężnym zagrożeniem dla naszego zdrowia i życia. A z tym związane mam pytanie takie, to do pana do burmistrza Tomasza. Czy te 3 miliony 11 tysięcy to jest konieczne na prosumenta, tak? Znaczy ja wiem, że Państwo widzicie te środki w budżecie, tylko to nie są środki, to nie są dochody własne. To jest w całości dotacja pozyskana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, więc ten program prosument nie jest finansowany ze środków gminy. To nie jest tak, tutaj mówimy o programie wymiany pieców, że my z własnych dochodów dokładamy do tego programu. Ten program w całości jest finansowany ze środków zewnętrznych. I rozumiem, że to z konkretnym przeznaczeniem i nie można tego na inny cel przeznaczyć. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania dotyczące tego działu? Tak, to może tylko tak króciutko powiem, że myślę, że wszyscy mamy świadomość, wszyscy jak tu jesteśmy, byliśmy zaangażowani w to, że ta kwota 1,5 miliona się pojawiła. Myślę, że większość z nas sobie może podziękować, że tak się stało. Oczywiście myślę, że wiemy, czy jest niedosyt, ale jak rozmawiamy o tym budżecie, to Państwo widzicie, że w kilku miejscach ten niedosyt pewnie jest. Natomiast to, co ja mogę zadeklarować, to oczywiście to, że my zrobimy wszystko, żeby te pieniądze były wyższe, czyli będziemy starać się o środki zewnętrzne. W tym momencie jesteśmy w trakcie przygotowywania i myślę, że jeszcze w przeciągu najbliższego miesiąca dwa takie wnioski o środki zewnętrzne na wymianę pieców zostaną złożone. Problem polega na tym, nie chcę się tutaj specjalnie rozwodzić, ale problem polega na tym, że jedna rzecz to jest taka prosta wymiana, która idzie, dotacja powinna być co najwyżej zachętą, tak to wychodzi. Bo w 160 kotłach, które żeśmy w tym roku wymienili, okazało się, że jakieś 30 osób w międzyczasie samo te kotły wymienili, nie czekając na dotację. Więc jest pewna grupa mieszkańców, którzy być może będą potrzebowali zachęty, być może nawet znacznie mniejszej. Natomiast niestety jest druga część społeczeństwa, która nawet przy tej dotacji 50% sobie może nie poradzić. Tutaj przed nami rzeczywiście poważne wyzwanie. Na szczęście rząd to widzi i rzeczywiście robi naprawdę, w moim odczuciu, w porównaniu z tym, co się dało przez ostatnie 20 lat, działo znacznie więcej w tym temacie. Więc jest szansa, rzeczywiście takie środki dedykowane dla ludzi uboższych się pojawią w przyszłym roku. Mamy taką nadzieję. Natomiast druga cenna rzecz, którą się chcę podzielić, coraz poważniej w Warszawie rozmawia się o ulce podatkowej dla osób, które wymienią piec. I to moim zdaniem ściągnie jakby z nas, z tych 2 milionów, nazwijmy to zwykłych obywateli. Wtedy programy rządowo-gminne były przekierowane wyłącznie na ludzi uboższych. Ale czy tak będzie, nie wiem, to jest to, o czym się mówi. W tym momencie
na zlecenie rządu robią takie opracowania, jaki skutek finansowy dla budżetu państwa taka ulga podatkowa wymiar. Jeszcze może nawiążę tylko do tego. Pamiętacie państwo nasze rozmowy i dyskusje odnośnie programu walki ze smogiem? Tam jeden budzący wówczas trochę kontrowersji punkt mówił o zwróceniu się z pomocą do rządu RP. Niewielu wierzyło, że to coś da. Teraz to ukryte w słowach pana Tomasza. To dało i Skawina jest zauważalna, że walczy, że ma te własne pieniądze, że tutaj coś się, że jest źle. Wszyscy baliśmy się tego. Ja też bałem się powiedzieć, bo tu mówiliśmy o Wiślanach i przywiązaniu do tej ziemi. To ciężko powiedzieć, że jest źle, jest fatalnie, jest katastrofalnie, ale trzeba było sobie powiedzieć. Trzeba było sobie rozdać to mleko, żeby zacząć je zbierać, prawda? I teraz, tak jak Kraków, który skonsumował większość dotacji dla Małopolski, tak teraz my możemy powiedzieć, dobrze, jesteśmy w jakiś sposób liderem, jeśli chodzi o gminę tej wielkości. I to jest ten właściwy czas, żeby postawić tą kropkę na i. To, co pan burmistrz Orzyk powiedział, być może będą te dotacje, są różnego rodzaju planowane, systemowe rozwiązania. I świetnie, i wtedy możemy te nasze dotacje wyhamować, przełożyć na różne inne cele, o których tutaj mówimy, ale nie ulegajmy pokusie tego króliczka, którego jeszcze nie złapaliśmy. Przybliżmy się do niego, postawmy jak największą kwotę, żeby zachęcić ludzi, żeby tak samo jak jeśli chodzi o walkę ze smogiem, rozpędziliśmy tą walkę, tak samo jeśli chodzi o wymianę tego najgorszego źródła smogu, głównego źródła smogu. Zróbmy to teraz i o to do państwa prosimy. Jeżeli za rok, za dwa pojawią się rozwiązania lepsze, jak najbardziej pierwsi będziemy za tym, żeby powiedzieć wystarczy. Dlaczego? Bo to jest na koniec dnia również moja kieszeń. Jak to ktoś powiedział u nas, napisał u nas na Facebooku, jestem za wymianą kotłów, mimo że od 15 lat używam tylko ekologicznego źródła i nikt nigdy mi do tego nie dopłaci. A to też są moje pieniądze, prawda? Czy jeszcze jakieś pytania związane z tym działem? Jeżeli nie ma, kolejny dział to jest kultura, bioochrona dziedzictwa narodowego. Jakieś pytania dotyczące tego działu? Jeżeli nie ma, to kolejny dział to jest kultura fizyczna i sport. Jakieś pytania dotyczące tego działu? Jeszcze jest jeden dział. Dziękuję bardzo Państwu. Czy ja mam nadzieję, że też trochę ugodę badać się chwała, co w środę na sesji tych pytań będzie trochę mniej, bo żeby rozwijać trochę wątpliwości Państwa. A jeszcze jedna sprawa, drodzy Państwo, przed kropką, jeszcze jest oczywiście projekt WPF-u.
Czy ma ktoś jakieś pytanie dotyczące projektu WPF na 2018 rok? Jeżeli nie ma, to wyjdzie to. W takim razie dziękuję bardzo. Mogę postawić dużą kropkę za cierpliwość, za wytrzymałość. Dziękuję bardzo Państwu. Komisja Budżetowa bardzo proszę o